Dzień dobry Państwu. Otwieram 54. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Chciałem przywitać wszystkich tutaj obecnych, pana burmistrza, panią burmistrz, radnych, pracowników, wszystkich gości. Porządek obrad 54. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt pierwszy, otwarcie. Punkt drugi, sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci, podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju i podpunkt pierwszy, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Rabka-Zdrój. Podpunkt drugi, w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu gminy Rabka-Zdrój w ogólnopolskim programie turystycznym Magnes Turysty Tu Byłem. Podpunkt trzeci, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Rabka-Zdrój a gminą Lubień w sprawie przejęcia przez gminę Rabka-Zdrój od gminy Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu zamieszkującemu na terenie gminy Lubień bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Skomielna-Biała Nowy Targ. Podpunkt czwarty, w sprawie zmiany uchwały 35 łamane przez 259 łamane przez 17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rabka-Zdrój. Podpunkt 5 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Podpunkt 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Punkt 4 poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt 5 interpelacje, zapytania radnych. Punkt 6 zamknięcie sesji. Chciałem tutaj również poinformować, że obecnych jest 10 radnych, 5 nieobecnych. Kworum jest, więc możemy podejmować uchwały. Czy ktoś z Państwa do porządku obrad ma jakieś uwagi, zapytania? Dziękuję, nie widzę. Wobec tego poproszę burmistrza o sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Sprawozdanie z działalności burmistrza za okres od 29 czerwca 2022 roku do 5 września 2022 roku. W okresie międzysesyjnym wydałem 26 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy Rabka-Zdrój dotyczących spraw finansowych. Zmian w budżecie gminy 5 zarządzeń, zmian w wykonaniu uchwały budżetowej 6 zarządzeń, zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 8 zarządzeń, zmiany planu finansowego rachunków i dochodów wydatków środków funduszu pomocowego 5 zarządzeń, określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji. Tutaj jedno zarządzenie, przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięcia w pierwszym półroczu gminy Rabka-Zdrój, jedno zarządzenie. Zarządzeń ogólnoadministracyjnych z rejestru dotyczącego ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, uchylenie zarządzenia w sprawie zasad bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej nr 2, powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego, zmiany zarządzenia z 4 lipca w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej nr 2, w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia na rzecz zakładu wodociągów i kanalizacji, następnie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko szkoły podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju, powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej nr 2 Władysława Orkana w Rabce-Zdroju, powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola w Chabówce,
Wprowadzenie uzupełnień w jednolitym rzeczowym wykazie akt Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju, ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwoju Gminy Rabka Zdrój na lata 2022-2030, powołanie zespołu do spraw przekazania zwrotu lokalu użytkowego przy ulicy Orkana 4, w którym mieściło się przedszkole nr 2, przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi Gminy Rabka Zdrój w sprawie wyrażenia opinii o projekcie rocznego programu współpracy samorządu gminy Rabka Zdrój z organizacjami pozarządowymi o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 5 upoważnień w sprawie upoważnienie do obsługi systemu centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej, udzielenie pełnomocnictwa dla pani Małgorzaty Gromala, zastępcy burmistrza Rabki Zdroju, do zawierania umów w imieniu gminy Rabka Zdrój w sprawie upoważnienia kierownika OPS-u w Rabce Zdroju do przeprowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz wydawania tych w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazywania informacji o przekazaniu świadczenia, w sprawie upoważnienia pracowników OPS-u do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego na wniosek kierownika OPS w Rabce Zdroju, w sprawie zmiany zarządzenia z 17 sierpnia w sprawie upoważnienia pracowników OPS-u w Rabce Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego na wniosek kierownika OPS-u w Rabce Zdroju. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 17 upoważnień. 2 upoważnienia dla pana Marcina Chryczyka, przedstawiciela GLOB Projekt, do występowania przed organami administracyjnymi administracji samorządowej dotyczących zadania inwestycyjnego, opracowanie dokumentacji, poprawa efektywności energetycznej. Upoważnienie dla pana Roberta Kocewicza, przedstawiciela Biopan, do występowania w imieniu burmistrza Rabki Zdroju przed organami administracji samorządowej, rządowej i urzędami wszystkich instytucji we wszystkich sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków i uzyskiwaniem pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych i warunków technicznych dotyczących zadania inwestycyjnego budowa budynku senioralnego w Chabówce. Upoważnienia dla pana Bartłomieja Gąsienica Ladzi, przedstawiciela firmy Ladzi Architektura, do występowania przed wszystkimi organami administracyjnymi, administracji samorządowej, rządowej i urzędami wszystkich instytucji w sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków na dotyczących zadania wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, koncepcji architektoniczno-budowlanej, przebudowy, remontu oraz ekspertyzy technicznej zabytkowej willi Liliana w Rabce Zdroju, ulica Nowy Świat. Upoważnienie dla pana Jarosława Gawrona, przedstawiciela firmy Imare, do występowania przed organami administracji samorządowej, rządowej i wszystkimi urzędami. Związane jest to z zadaniem inwestycyjnym odbudowa, w tym częściowa przebudowa wraz z rozbudową spalonego drewnianego budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną wpisaną do rejestru budynków województwa małopolskiego Willa Anioł. Upoważnienie dla pana Adama Jaszczyka, naczelnika Wydziału Geodezji Mienia Komunalnego, do reprezentowania gminy Rabka Zdrój w rozgraniczeniu nieruchomości położonych w Rabce Zdroju przy ulicy Smrekowej. Upoważnienie pana Piotra Kowalczyka dotyczące zadania inwestycyjnego przebudowa drogi gminnej przy ulicy Słowackiego. Upoważnienie w sprawie wyznaczenia i upoważnienia pracowników OPS-u w Rabce Zdroju do przeglądania danych zawartych w zintegrowanym systemie wsparcia polityki programów ograniczenia niskiej emisji w bazie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, ulica Krucza, Warszawa, w zakresie złożonych deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Upoważnienie dla pana Mariusza Rypelowicz, audytora Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju, do kontroli niepublicznego przedszkola Madagaskar oraz do kontroli punktu przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi Babyland. Pełnomocnictwo dla jednoosobowego prowadzenia szkoły podstawowej nr 4 w Rabce Zdroju pani Anna Spicha. Upoważnienie do udzielania zwolnień rodziców z części opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej nr 4 w Rabce Zdroju pani Anna Spicha. Upoważnienie do
użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela w zakresie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w szkole podstawowej nr 4 dla pani Anna Spicha, pełnomocnictwo do jednoosobowego prowadzenia szkoły podstawowej nr 2 w Rabce Zdroju pani Joannie Kudela, upoważnienie do udzielania zwolnień rodziców z części opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej nr 2 w Rabce Zdroju pani Joannie Kudela i upoważnienie do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w szkole podstawowej nr 2 pani Joannie Kudela. Pełnomocnictwo do jednoosobowego prowadzenia przedszkola w Chabówce pani Marii Drzyzga. Upoważnienie do udzielania zwolnień rodziców z części opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Chabówce pani Marii Drzyzga. W wyżej wymienionym okresie wydałem 12 zarządzeń wewnętrznych jako kierownika urzędu. Wprowadzenie indywidualnego czasu pracy dla pracowników w związku z falą upałów. Uchylenie zarządzenia wewnętrznego z 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju, powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą remont drogi dojazdowej do ulicy Miśkowcówka w Rabce Zdroju w kilometrażu od 0 do 208 do 388. Powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą remont drogi dojazdowej do osiedla Laskówka miejscowości Rdzawka kilometrażu od 0 do 490 metrów, wprowadzenie zasad rachunkowości dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina, powołanie komisji przetargowej do zadania pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły podstawowej nr 1 w Rabce Zdroju w ramach zadania poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój, powołanie komisji przetargowej do zadania pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku przedszkola w Chabówce w ramach zadania poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój, powołanie komisji przetargowej do zadania pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Chabówce w ramach tego samego zadania, powołanie komisji przetargowej dla zadania pod nazwą dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Rdzawce oraz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022-2023. Powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku przy ulicy Kilińskiego w Rabce Zdroju w ramach tego samego zadania. Ustalenie czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w trzecim kwartale 2022, powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rabka Zdrój w 2023 roku. Informacja na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji, podpisanie 3 umów dzierżawy, dokonanie 12 uzgodnień lokalizacji sieci i przyłączy, 6 decyzji o podziale nieruchomości, 27 numerów porządkowych, no i odpowiedź na pisma, które docierały do wydziału. Natomiast w wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez Wydział IRG. Została podpisana umowa z firmą handlowo-usługową Stanisław Kośmider na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulica Podhalańska w Rabce Zdroju. Wartość umowy 467 575 zł 32 grosze. Została podpisana umowa z wykonawcą, to jest Mariusz Pawelec, pracownia projektowa ulica Czerska Kraków na zlecenie pod nazwą, na zadanie, przepraszam, pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania stabilizacja osuwiska przy ulicy Gilówka w Rabce Zdroju w kilometrażu od 600 do 720 metrów. Wartość umowy 123 775 zł. Została podpisana umowa z wykonawcą firma handlowo-usługowa Stanisław Kośmider na zadanie pod nazwą przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Parku Zdrojowym przy ulicy Orkana w Rabce Zdroju. Wartość umowy wynosi 497 671 zł 42 grosze. Zostało wszczęte i zakończone drugie postępowanie na zadanie pod nazwą usunięcie usterek ujawnionych w trakcie użytkowania obiektów realizowanych w ramach zadania rozbudowa Parku Zdrojowego, zagospodarowanie bulwarów nad Pończanką. Postępowanie zostało unieważnione
z uwagi, iż wysokość oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą remont drogi dojazdowej do osiedla Kaczmarczykowa w miejscowości Chabówka w kilometrażu od 370 metrów do 690 metrów. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Oferta pierwsza konsorcjum Profexim Spółka Jawna Duda ulica Chodkiewicza Kraków oraz Bildex Dariusz Duda Łostówka Mszana 34730 Mszana Dolna. Cena ofertowa wynosi 267 472 zł 73 grosze. Wydłużenie czasu podstawowego gwarancji o 3 lata. I druga oferta, firma handlowo-usługowa Stanisław Kośmider. I tutaj cena ofertowa to jest 284 338 zł 19 groszy i wydłużenie również czasu podstawowego gwarancji o 3 lata. W obecnej chwili trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą remont drogi dojazdowej do osiedla Laskówka w miejscowości Rdzawka w kilometrażu od 0 do 490 metrów. W postępowaniu zostały złożone 4 oferty. Pierwsza oferta Tatry Investment spółka z o Kraków. Cena ofertowa 195 192 zł 39 groszy i wydłużenie okresu gwarancyjnego we wszystkich firmach o kolejne 3 lata. Druga oferta firma handlowo-usługowa Jurtex Teresa Paternoga ulica Podhalańska 29B. Cena ofertowa 168 888 zł 88 groszy. Trzecia oferta, firma handlowo-usługowa Stanisław Kośmider, ulica Słoneczna 24B. Cena ofertowa 228 610 zł 11 groszy. I czwarta oferta, konsorcjum firm Profexim, spółka jawna Duda, ulica Chodkiewicza 9/4 Kraków oraz Bildex Dariusz Duda, Łostówka 310. Cena ofertowa wynosi 229 928 zł 82 grosze i we wszystkich tych firmach jest to wydłużenie podstawowego okresu gwarancyjnego o 3 lata. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą remont drogi dojazdowej do ulicy Miszkowcówka w miejscowości Rabka w kilometrażu 208 metrów do 338 metrów. Zostały złożone dwie oferty. Konsorcjum firm Profexim, spółka jawna Duda, ulica Chodkiewicza 9/4 Kraków oraz Bildex Dariusz Duda, Łostówka 310. Cena ofertowa 287 412 zł 75 groszy. I druga oferta firma handlowo-usługowa Kośmider Stanisław, ulica Słoneczna 24B. Cena ofertowa wynosi 294 194 zł 86 groszy. I w jednym i w drugim przypadku również wydłużona jest okres gwarancji o 3 lata. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte i zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce Zdroju w ramach zadania pod nazwą poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. W postępowaniu złożono 3 oferty. Firma handlowo-usługowa Potoczak Stanisław Potoczak Skawa, cena ofertowa 3 miliony 280 tysięcy. Druga oferta firma Inare spółka z o.o. ulica Łabędzia Kraków, cena 3 947 652 zł 84 grosze. I trzecia oferta firma Profes, firma remontowo-budowlana Rafał Konieczny Skawa, cena ofertowa 3 477 804 zł 36 groszy. We wszystkich przypadkach wydłużenie jest podstawowego okresu gwarancji o kolejne 3 lata. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie artykułu 255 punkt 3 ustawy o zamówieniach z uwagi na wysokość oferty z najniższą ceną przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. Zostało wszczęte i zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku
przy ulicy Kilińskiego w Rabce Zdroju w ramach zadania poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. W postępowaniu nie została złożona żadna oferta i postępowanie zostało unieważnione. Zostało wszczęte i zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Chabówce w ramach zadania również poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. W postępowaniu została złożona jedna oferta, firma Profes, firma remontowo-budowlana Rafał Konieczny Skawa, cena ofertowa 2 376 462 zł 93 grosze. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na wysokość oferty z najniższą ceną przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. Zostało wszczęte i zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku przedszkola w Chabówce w ramach zadania pod nazwą poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. Wpłynęła jedna oferta. Profes, firma remontowo-budowlana Rafał Konieczny Skawa. Cena ofertowa 1 255 303 zł 34 grosze. No i wydłużenie okresu podstawowego o kolejne 3 lata. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na wysokość oferty z najniższą ceną przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć z uwagi na wysokość oferty z najniższą ceną. Zostało wszczęte i zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Rdzawce oraz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022-2023. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Część pierwsza to jest dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Rdzawce w roku szkolnym. Wpłynęły dwie oferty. Oferta pierwsza, przewóz osób autobusem Henryk z Bela Hyżne. Cena ofertowa 150 660 zł. Czas podstawienia autobusu zastępczego 15 minut. I druga oferta, usługi transportowe Wojciech Jarosz, ulica Zaryte 21. Cena ofertowa 118 519 złotych 20 groszy. I czas podstawienia autokaru też do 15 minut. Druga część, dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022-2023. Zostały złożone dwie oferty. Pierwsza oferta, przewóz osób autobusem Henryk z Bela Hyżne. Cena ofertowa 641 746 80 groszy. I druga oferta, usługi transportowe Wojciech Jarosz, ulica Zaryte 21. Cena ofertowa wynosi 403 963 zł 20 groszy i czas podstawienia pojazdu zastępczego do 15 minut. Zostały podpisane umowy na realizację zadań dla części pierwszej i części drugiej z firmą usługi transportowe Wojciech Jarosz, ulica Zaryte 21. Zostało wszczęte trzecie postępowanie na zadanie pod nazwą usunięcie usterek ujawnionych w trakcie użytkowania obiektów zrealizowanych w ramach zadania pod nazwą budowa Parku Zdrojowego w Rabce Zdroju, zagospodarowanie bulwarów nad Pończanką. W postępowaniu została złożona jedna oferta, firma handlowo-usługowa Stanisław Kośmider, ulica Słoneczna 24B. Cena ofertowa wynosi 448 626 złotych 13 groszy i wydłużenie podstawowego okresu gwarancyjnego o kolejne 3 lata. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka Zdrój w roku 2023. Termin składania ofert 20 września 2022. Zostało wszczęte drugie postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Chabówce w ramach zadania poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. Termin składania ofert jest do jutra. Zostało wszczęte drugie postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku przedszkola w Chabówce w ramach zadania pod nazwą poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. Termin składania ofert do 7, czyli do środy. Zostało wszczęte drugie postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce Zdroju w ramach zadania pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. Termin składania ofert do 8 września 2022. Zostało wszczęte drugie postępowanie pod nazwą Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku przy ulicy Kilińskiego w Rabce Zdroju w ramach zadania pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. Termin składania ofert do 9 września 2022 roku. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu wspólników Szpital Miejski w Rabce Zdroju. Uczestniczyłem w jubileuszu chóru Adoramus w Rdzawce. W amfiteatrze wziąłem udział w projekcie Gramy dla Psoni. Uczestniczyłem w koncercie jubileuszowym z okazji 5-lecia chóru dziecięcego w Rabce Zdroju. W amfiteatrze rozdałem dyplomy w 19 edycji Limanowa Cup. Spotkałem się z panią prezes uzdrowiska gminy Rabka Zdrój. Uczestniczyłem w trzecim festynie góralskim na Słonem. Uczestniczyłem w zakończeniu projektu Roztańczone Lato. Brałem udział w cyklu wydarzeń Rabka Festiwal. Spotkałem się z przedstawicielami PKP. Uczestniczyłem w festiwalu Beskidzkie Rytmy i Smaki. Wziąłem udział w spotkaniu z prezesami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz parlamentarzystami w związku z wdrożeniem projektu geotermii niskotemperaturowej gminie Rabka Zdrój. Uczestniczyłem w posiedzeniu ZIT-u w Nowym Targu, czyli tego podhańskiego obszaru funkcjonalnego. Uczestniczyłem w rozdaniu dyplomów Challenger Cup. To była część druga. Spotkałem się z panią dyrektor Wód Polskich, spotkałem się z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie, spotkałem się z wojewodą małopolskim, uczestniczyłem w uroczystościach związanych ze Świętem Policji w Nowym Targu, uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej ZWIK-u, spotkałem się z prezesem Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego, uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu, uczestniczyłem w zebraniu mieszkańców osiedla Traczykówka, uczestniczyłem w posiedzeniu zarządu SIM w Krakowie, wziąłem udział w promocji książki o klubie sportowym Wierchy w Teatrze Rabcio, uczestniczyłem w spacerze pamięci, brałem udział w dożynkach gminnych w Rdzawce, brałem udział w konferencji Euroregionu Tatry. Na cmentarzu parafialnym wraz z przewodniczącym złożyliśmy kwiaty na grobach żołnierzy. 1 września spotkałem się z przedstawicielami uzdrowiska Goczałkowice. W Wieliczce uczestniczyłem w posiedzeniu nadzwyczajnym Zgromadzenia Wspólników SIM Małopolska. W amfiteatrze wziąłem udział w koncercie festiwalowym kreatywnych warsztatów dla młodzieży. I wczoraj w Ludźmierzu uczestniczyłem w gminnych, w powiatowych dożynkach w Ludźmierzu. Dziękuję. To tyle. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa pytanie do pana burmistrza? Proszę bardzo. Ja mam pytanie, panie burmistrzu. Czy mógłby pan szerzej omówić problem, punkt, który pan tam wypowiedział w sprawozdaniu dotyczący przedszkola numer 2? Czy mamy zapłacone czynsze, kiedy jest rozwiązanie umowy, ewentualnie na jakich to jest zasadach, bo tylko pan tam zasygnalizował, czy może pan coś więcej powiedzieć na temat? Znaczy czynsz mamy niezapłacony, bo my jako gmina wypowiedzieliśmy umowę co do wysokości kwoty, natomiast przedszkole funkcjonowało w tym miejscu do 31 sierpnia. Natomiast wysłaliśmy pismo do parafii z informacją właśnie o przekazaniu przedszkola. A proszę mi jeszcze powiedzieć w takim razie, kto płacił media tam w przedszkolu? Wszystkie? Proszę. To znaczy dotychczas do końca sierpnia my żeśmy płacili, tak? Aha, dobrze. Jako gmina. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Też chciałem tutaj poinformować, że pan burmistrz będzie musiał wyjść na 11:00, po 11:00 na podpisanie umowy, tak? I tak. Takie zapytanie do państwa radnych, czy na ten czas zrobimy przerwę, czy pani wiceburmistrz może zostać w zastępstwie pana burmistrza? Tego niestety nie wiem, bardzo przepraszam, ale od kilku miesięcy tak naprawdę próbowaliśmy zorganizować spotkanie dotyczące zdrowia psychicznego dla dzieci i to się udało, bo to jest kilka gmin w tym bierze udział i
Myślałem, że nie będzie na początku września, że tak powiem, sesji. No i stąd myśmy sobie to zaplanowali, to spotkanie na dzisiaj. A nie chcieliśmy już tego przekładać, bo inni też mają jakieś tam swoje zobowiązania. Tak, tak. W centrum mamy u pana dyrektora. Dokładnie, czyli ale to też to nie to tak tak no oczywiście i to też tak z szacunku dla radnych jest tutaj oczywiście, czyli nie robimy przerwy, kontynuujemy obrady. Dobrze, wszystko wiemy. Dziękujemy bardzo. Dobrze. Czyli tak, sprawozdanie burmistrza, punkt drugi mamy już za sobą. Przechodzimy do punktu trzeciego, podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Podpunkt pierwszy, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Rabka Zdrój. I to jest projekt uchwały numer 63 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej Rabka Zdrój. Pytanie do radnych, czy przeczytać w całości, czy tylko tutaj nam pracownik zreferuje. Była ta uchwała na komisji omawiana, wobec tego nie będę czytał. Rozpoczynamy dyskusję. Pani Aleksandra Kopek, proszę bardzo. Wrócić właśnie do dyskusji a propos na komisji właśnie punktu 20, tam paragraf 20 był. Co prawda tam była, może nie radni różnie się wypowiedzieli na ten temat. Może jeszcze jest szansa, żeby przedyskutować przed głosowaniem i wrócić do tego punktu 20, paragrafu 20. Chodzi o ograniczenie o 10% terenów zielonych w strefie A, jak również zlikwidowanie z zapisu z 2014 roku ilość budynków w tej strefie. Tam były trzy budynki, do trzech było. W tej chwili nie ma tutaj określenia, ile budynków tam może powstać. Liczę na to, że może radni mieli trochę czasu, żeby przemyśleć i możemy dyskutować. Dziękuję. Panie może jeszcze też zabiorą głos w tej sprawie. Asia, ale musisz do mikrofonu być. To poprosimy. Chodź, może. Tutaj jest wolny też. Ale tutaj też jest. O, właśnie. Może. Tutaj poproszę. O, albo tam. Więc przedmiotem dzisiejszych obrad jest projekt zmiany ustaleń planu dla strefy A, który obowiązywał od 2014 roku. Podstawą tej procedury jest uchwała z Rady o przystąpieniu do sporządzenia zmiany, z tym, że jest to zmiana tylko części tekstowej planu, nie ma zmiany jakby w rysunku planu. Zmianą jest objęty rozdział, który określa ustalenia dotyczące całego obszaru oraz rozdział trzeci, który określa przeznaczenie już w konkretnych terenach. I tak, generalnie zmiana też realizuje zgłaszane przez inwestorów i potrzeby i rozwoju i zmian takich ustaleń planu, które w tej chwili jakby nie dopuszczały pewnych czy nadbudowy budynków, takich potrzeb, które zgłaszali mieszkańcy. Tu jeśli chodzi o te właśnie ograniczenia ilości budynków na terenie, to są tereny bulwarów, no to też to są tereny miejskie, gdzie no plan określa jakby dopuszczenia, natomiast nie wymaga realizacji w całości tych inwestycji. Wiadomo, że tutaj na ewentualną realizację no musi być dzierżawa tych terenów, więc to też jest jakby. I przy okazji też plan, ta zmiana planu też jakby dostosowuje już te ustalenia do przepisów, które weszły w życie też od tego 2014, więc dodatkowo jeszcze te ustalenia się w tym zakresie zmieniają. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Pan Robert Skipiała, proszę bardzo. Proszę państwa, dyskutowaliśmy to
na Komisji Budżetowej i tu jakby powiedzieć, zostało to... Przepraszam, na Komisji Uzdrowiskowej. Dostaliśmy to po prostu tak pół na pół z tą decyzją, ale moje zdanie jest takie, nie wniesie to nic, zmiana, tylko przedłuży pewne zasady tego planu i znowu od nowa, a tam się nic nie zmieni, czy będzie trzy obiekty, czy strefa taka, czy taka. Bo tam się nie da nic zrobić bez naszych zgody, jakby powiedzieć. Tu jeszcze pani powiedziała, musimy uwzględnić dzierżawę, gdyby tam nawet ktoś wystąpił, są to tereny gminne i musimy dzierżawa. Więc jeżeli radni, czy my, czy moi, nasi następcy będą widzieć potrzebę taką, to wydadzą taką decyzję. Nie, to nie. I tu się nie ma co obawiać w sensie takim, że do trzech budynków, bo jak będzie trzy budynki, to też zabudują trzema budynkami i też będą wszyscy niezadowoleni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Ola, pan Paweł. Ja chciałam tylko tyle powiedzieć, że dając zgodę na te poprawki, to jest pierwszy krok do pewnych, do dalszych zgód i wydawanych przez miasto na tym terenie. W związku z tym nie można mówić, że to będzie zależało od kogoś, dla kogoś i tak dalej. Nie. To jest otwarcie drzwi po prostu do tego, żeby zmienić tam pewne rzeczy i dać możliwość. No to daje możliwość. Zmiana tego zapisu daje naprawdę możliwość, dużą możliwość. Nie będę wracać do dyskusji na komisji, tylko tak jak mówię, skoro mamy walczyć o tereny zielone, skoro cały czas walczymy o Rabkę Uzdrowisko, to mam pytanie w tym momencie. Zastanówmy się naprawdę, w którą stronę my tak rzeczywiście idziemy i naprawdę co chcemy dla tej Rabki zrobić dobrego i naprawdę czy rzeczywiście ważniejsza jest gastronomia na bulwarach i rozbudowa, czy ważniejsze są tereny zielone spacerowe, bo jednak turyści tu przyjeżdżają ze względu na klimat, a tak jak mówię, coraz więcej mamy tych zabudowań i zarówno na Krzywoniu, zarówno na Bani, na Grzebieniu, czyli wszystkie te tereny zielone, które do tej pory były chronione, zaczynają być budowlane i betonowe. Więc, a tu bulwary, umówmy się, to jest centrum Rabki, to jest naprawdę centrum Rabki, gdzie bardzo dużo ludzi z tego miejsca korzysta i bardzo dużo ludzi tam wypoczywa. W związku z tym zastanówmy się, w którym kierunku my pójdziemy, bo nawet na komisji tutaj padło takie sformułowanie, turystyczna Rabka czy uzdrowiskowa Rabka, więc trzeba by było się zastanowić faktycznie, czy turystyczna Rabka i gastronomia i toalety, jak tutaj niektórzy jako argument wystawili, czy rzeczywiście uzdrowiskowa Rabka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Paweł. Komisja Uzdrowiskowa nie przyjęła pozytywnej opinii. Niemniej tutaj radni zdecydują, czy zmieniać zapisy w niektórych punktach, nie zmieniając oczywiście rysunku. Z mojej strony dodam tylko tyle, że zagłębiłem trochę temat i sprawdziłem, jak to wygląda w innych miejscowościach, jeśli chodzi o parki. I powiem tak, że w naszym parku praktycznie jest tylko jedna kawiarnia parkowa. Nie ma innych kawiarni. W parku, ja mówię w parku, na terenie parku. Będzie druga. Proszę? Będzie druga. Tu, gdzie nie, na chwilę obecną, jak to wygląda, jest jedna. I wybudowanie, gdyby ktoś, bo to nie jest tak, że ktoś to zabuduje. Najpierw trzeba znaleźć, stąd wydaje mi się, że jest problem nie to, że my chcemy to zabudować, tylko jest problem, że czy ktokolwiek by chciał wydzierżawić te tereny i cośkolwiek tam zrobić, żeby na tym zarobić. Dlatego według mnie, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja uważam, że na końcu bulwarów, w drugiej części bulwarów jest to od tej kawiarni, która jest na dole, do kawiarni, która by powstała na wysokości ścian spinaczkowych około kilometra. Więc to jest naprawdę spory kawałek. I czy toaleta, czy herbata, czy jakieś lody w tamtej części dla mnie jak najbardziej. I to samo robią inne parki. I z tego co się zorientowałem, powstają na przykład
kawiarnię, gdzie w tych kawiarniach prócz tego, że można sobie wypić kawę i jakieś ciastko zjeść, powstają czytelnie w tych kawiarniach. Są różne pomysły na to, żeby zagospodarować ten teren w ten sposób. Równie dobrze to może być w Rabce. I poza tym bulwary są tak już zagospodarowane, jeśli chodzi o asfalt i kostkę, że tam się nie da więcej nic postawić. Jedyną szansą to jest na początku albo na końcu. No, teren zieleni musi być zachowany 80%. No, tam już jest naprawdę tak w dużym stopniu wykorzystany ten teren, tak w dużym stopniu zabudowany ten teren poprzez ciągi piesze i rowerowe, że nie da się tego bardziej zabudować. Dziękuję. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Pan Rafał Wójtowicz. Ja uważam podobnie jak pan radny Rogowiec, bo wożę ludzi, spotykam się z ludźmi i mówią mi, że na tych bulwarach nic nie ma, że tam powinny jakieś lokale być. Przejdzie ktoś raz te bulwary i nie może z tego skorzystać po prostu. Wiadomo, jest atrakcja, że się spaceruje nad rzeką, ale to jest niewystarczające. I w tym parku po prostu mamy za mało lokali. Praktycznie nie mamy w ogóle. Ludzie narzekają, po prostu turyści, że przyjeżdżają tutaj i tutaj nic nie ma i nic się nie dzieje w rejonie parku. W rejonie bulwarach już nie wspomnę. Dlatego powinno być wprowadzone taki zapis, żeby właśnie można było takie wszystko według norm, tak jak jest wyznaczone, że powinno być pobudowane takie lokale. To wszystko. Dziękuję pan. Jeszcze dodam, że bodajże we Wrocławiu powstał pomysł, żeby na terenie całego miasta powstał taki zespół kawiarni na 37 kawiarni w parkach. To jest Wrocław. No ja rozumiem, że jest Wrocław, no ale my tutaj nie chcemy wybudować 37 kawiarni, tylko dwie, góra trzy. No. Ja mam pytanie, czy w Rabce w ogóle nie ma kawiarni? Bo i teraz jeszcze jedna rzecz, przepraszam, nie skończyłem. Jeszcze jedna rzecz. Idąc w stronę ściany wspinaczkowej i z powrotem, to jest 2 kilometry, żeby do ubikacji dojść. No i uważam, że jeżeli w tamtej części powstanie kawiarnia, to się wiąże z tym, że powstanie też toaleta. Także tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Pani Małgorzata. Jeszcze jeden atut przemawia za tym, żeby uchwalić ten plan, ponieważ no, utrzymanie parku i bulwarów to są koszty miasta. A my się borykamy cały czas z problemami finansowymi i będziemy się borykać z coraz większymi. Uważam, że jeżeli jakiś lokal by powstał, ktoś by za to płacił, jakiś biznesmen, dzierżawę i podatek. Więc myślę, że to też by było z korzyścią podwójną, no bo nie dość, żebyśmy spełnili jakieś tam oczekiwania turystów czy kuracjuszy, bo kuracjusze też lubią korzystać z kawiarni i nie tylko turyści. To jeszcze byśmy jakieś tam fundusze pozyskali dla potrzeb gminy. Dziękuję. Pan Marek. Ja mam takie pytanie. Czy trzeba zmieniać plan zagospodarowania przestrzennego, jeżeli mają powstać na przykład ubikacje, których brakuje na bulwarach na końcu? Czy jest konieczna zmiana planu zagospodarowania w strefie A? Dziękuję. Tutaj pracownika poproszę może od razu o odpowiedź. Ale zmieniamy w tym elemencie. My w tej chwili dyskutujemy nad tą zmianą zawartą w tej uchwale. Tak, ale pan zadał takie pytanie, dlatego tylko musimy zmieniać, nie dlatego. Czy trzeba zmieniać ten zapis, dokładnie ten zapis w tej uchwale, żeby powstał na przykład szalet na bulwarach? Ja może jeszcze raz sprecyzuję pytanie. Czy jest konieczność zmieniania planu zagospodarowania na podstawie tego zapisu, co teraz tutaj dyskutujemy, nad tą uchwałą, żeby na przykład powstał szalet, którego brakuje? Bo o kawiarniach akurat nie słyszałem, żeby był problem, tym bardziej, że też sam osobiście chodzę bulwarami praktycznie
we wakacje dość często byłem i widziałem, jak to wszystko tam funkcjonuje. Faktycznie jeden mankament to jest brak toalet. Dziękuję. Dziękuję. Pan Paweł chciał zabrać głos? Tak, to znaczy jeśli chodzi o, nie, to nie chodzi tylko o toalety, że mają powstać, nie na tym się skupiamy. Tam jest zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego w strefie A związana nie tylko z tym, że zmieniamy w tym punkcie, bo zmieniamy wiele punktów, które jakby wymuszają ustawy, które no, niestety to co mamy w strefie A to wymaga zmian, które są narzucone przez jakby ustawy, nie uchwały. Ustawy. I niektóre uchwały, ta uchwała. Nie wiem, jaka ustawa. No nie, no pewne zapisy się muszą zmieniać, bo czas nie stoi w miejscu, idzie do przodu. Zmieniasz na lepsze, a nie na gorsze. No to, a kto powiedział, że zmieniamy na gorsze? No, w mojej ocenie zmieniamy to na lepsze. No, każdy ma swoje zdanie. Dlatego nie tylko dyskutujemy nad toaletami, dyskutujemy nad całą planem zagospodarowania. No, tutaj nie można się skupić, że my zmieniamy dla ubikacji. Nie, no to jest bzdura. Nie zmieniamy dla ubikacji, tylko zmieniamy wiele zapisów w tym planie, a przy okazji chcemy zmienić ten zapis, który dotyczy bulwarów. No. Przepraszam. Dziękuję. Bardzo, mogę się. Panie radny, ja zadałem ściśle pytanie odnośnie tego, co chcę uzyskać i nie uważam, żeby tutaj ta dyskusja miała więcej sensu. Chcę tylko wiedzieć, czy jest konieczna zmiana planu zagospodarowania na tym etapie, co tutaj mamy przedstawione, ponieważ wyraźnie tu było na początku powiedziane, że w zasadzie nic się nie zmienia. Czyli jesteśmy wprowadzani poniekąd w błąd. Ja chcę uzyskać tutaj od... Tak, zapoznałem się, dlatego pytam. Dlatego chciałbym uściślić tu wypowiedzi niektórych osób, które twierdziły, że się praktycznie nic nie zmienia na początku. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj pani odpowie na pytanie pana radnego. Więc tak, park generalnie, jakby można powiedzieć, dwa odrębne tereny. I ZPL1 to jest ta część główna parku. I tam są dopuszczone obiekty dla obsługi koracjuszy, takich jak kawiarnia, pijalnia, tężnia itp., więc i toalety jak najbardziej, ale to nie obejmuje bulwarów. Bulwary natomiast to są tereny zieleni ZPL2 i tu dopuszcza się aleje piesze, zjazdy, dojazdy, prawda, obiekty małej architektury, jak pergole, fontanny niepełniących funkcji usługowych, urządzeń rekreacji wypoczynku, korty i infrastruktury technicznej, w tym urządzenie eksploatacji wód, czy jakby odrębnie tych toalet nie ma. To czytam ustalenia tego obowiązującego planu. Dziękuję. Pan Robert? Dziękuję. Pani Ola zarzuciła nam, że funkcja uzdrowiskowa traci przy takim czymś. Nie, może źle procedujemy, ale że nie dobrze, nie dobrze. Przepraszam, niech pan Robert się wypowie. Nie utrzymujemy funkcji uzdrowiskowej, żeby obrać kierunek, albo idziemy w kawiarnię, albo idziemy w uzdrowisku. No widocznie pani Ola nie jeździ po uzdrowiskach, no trudno, żeby wszyscy jeździli, ale ja jeżdżę. Więc co roku przynajmniej w dwóch uzdrowiskach jestem. I proszę się wybrać do niektórych uzdrowisk, zobaczycie nasycenie kawiarni i tak dalej. Dziękuję. Pani Ola. Panie kolego Skipiała, powiem krótko. Proszę nie zmieniać moich wypowiedzi i nie z podtekstem jakimś tam od pana i zupełnie innym odczytaniem moich wypowiedzi. Bardzo proszę, bo tak jak mówię, słowa tu są ważkie i trzeba je dokładnie wypowiadać i przemyśleć. Druga sprawa. Ja chciałam tylko przypomnieć radnym jedną rzecz, że praktycznie była taka sytuacja, że na bulwarach jest kawiarnia,
Zgodziliśmy się wtedy, że pan, który tą kawiarnię wybudował w sumie od początku, bo to jest nowy obiekt, to nie jest stary, tylko nowy obiekt, prosił, wystąpił o to, żeby dać mu większy teren pod dzierżawę. Myśmy się zgodzili pod warunkiem, że tam będą udostępnione toalety. I pan zrobił te toalety. Są bardzo ładne, łącznie z toaletą dla niepełnosprawnych osób. I są dostępne. 2 kilometry, naprawdę, to jest żadna odległość do przejścia z jednego końca do drugiego do toalety, uważam. Jeżeli by była informacja na końcu bulwarów, tam gdzie kończą się bulwary, ścianka spinaczkowa, że toaleta w drugą stronę i około 2 kilometrów, to myślę, że każdy by zdążył i doszedł spokojnie. Trzecia sprawa. Ludzie chodzą szlakami i na szlakach nieraz idą po 10, 15, 20 kilometrów. I nie ma co 2 kilometrów szalet. Umówmy się. Dlatego mówię, chrońmy tereny zielone. Chrońmy tereny zielone. Naprawdę. Chrońmy. Panie Pawle, doskonale pan wie, bo pan tak samo biega po terenach leśnych, że praktycznie jak są parki narodowe, nie wolno panu ze szlaku zejść. Nie wolno. Po prostu nie wolno. Jest zakaz i koniec. I pan o tym doskonale wie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Proszę, pani Małgorzato. 2 kilometry dla zdrowego człowieka to jest nic, ale jak pani wspomniała wcześniej, mamy uzdrowisko, a w uzdrowisku są chorzy ludzie i dla niektórych 500 metrów to jest duża odległość, bo znam osoby, które naprawdę mają ten problem i rzeczywiście z jednego końca bulwaru do drugiego może, ale to nie jest atut, żeby za tym przemawiać. Natomiast uważam, że wiele było wcześniejszych naszych decyzji, wcześniejszych naszych ustaleń i uzgodnień i uchwał, o które poszerzaliśmy właśnie kawiarnie, tereny, zawężaliśmy tereny zielone w parku dla poszerzenia innych lokali i było ok, myśmy się wtedy zgadzali. I nie chcę tutaj szczegółów mówić, natomiast uważam, że nie zrobimy żadnego strasznego przestępstwa i krzywdy dla uzdrowiska i dla miasta Rabki, jeżeli uchwalimy, zagłosujemy za tą uchwałą i damy możliwość jakiegoś rozwoju, bo naprawdę Rabka się robi zapyziała i tutaj ludzie rzeczywiście przyjdą tylko pochodzić i wracają. A jeżeli będzie cokolwiek, że mogą się zatrzymać, no to większa korzyść będzie i dla miasta, i dla mieszkańców. I cały czas będę tam podnosić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Paweł. Ja krótko. Uważam, że lepiej wybudować taką kawiarnię, oczywiście kawiarnię, która by była wkomponowana w krajobraz, nie budowanie czegoś, jakiegoś betonu, tylko coś ładnego. I uważam, że lepiej coś takiego wybudować i żeby coś takiego tam powstało, niż to, co w tej chwili się dzieje w parku, czyli stawianie takich budek i sprzedawanie lodów. Bo dla mnie to jest takie straganiarskie i jarmarczne trochę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz? Do wypowiedzi pani radnej Chojm, to turyści, zależy nam, że turyści do nas przyjadą, bo wybudujemy na bulwarach knajpę, bo z tej wypowiedzi, co pani powiedziała, tak, że jak nie wybudujemy, to turystów nie mamy tak dużo i nie będziemy mieć, bo nie oferuje Rabka, co oferuje. To jest jedno. A czy było, wie pani co, w uchwale jakby było zawarte, bo nie ma limitu, w uchwale jakby było zawarte, że będzie jedna knajpa, zgodziłbym się i zagłosowałbym na tak. Tak będę przeciw, bo nie jest konkretnie zapisane w uchwale, ile będzie, kto będzie. Wie tylko góra, co będzie, jak będzie. No, mi się wydaje, że będzie. Jedna na pewno będzie. Dobrze, dziękuję. Pani Aleksandra? Ja chciałam znowu kolegom przypomnieć, jakie uchwały dwie przegłosowali w czerwcu dotyczące bez przetargu na okres 30 lat 2 kawiarni. W parku, tu gdzie są toalety, druga ma być na poniczance, czyli tak samo druga kawiarnia. Więc przypominam, daliście już państwo zgodę na to, żeby na 30 lat po prostu wydzierżawić komuś teren, żeby tam powstały praktycznie kawiarnie i też cały czas był argument toalety, toalety, toalety i toalety. Dlatego mówię, ja już wtedy powiedziałem, może zakończmy tą dyskusję, bo to naprawdę... Przejdźmy do głosowania, ale powiem tylko tyle. Może trzeba baner na wjeździe do Rabki ustawić, że Rabka toaletami stoi, bo taka będzie prawda. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos w dyskusji?
Nie widzę. Poproszę panią przewodniczącą komisji, pana przewodniczącego, jak była opiniowana na komisji uchwała. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiska i Rabka Zdrój opinia była negatywna. No, dziękuję bardzo. Nie czyli tak. No to jaka była? Nie było żadnej opinii? Nie rozstrzygnięto. No ale nie było też pozytywnej, ale nie było. Ale negatywnie też nie było. No nie wiem. Dobrze. Według mnie była. Czyli może teraz się nam uda rozstrzygnąć. Dziękuję bardzo. Głosujemy projekt uchwały numer 63. Halo, dobrze. Jesteśmy po dyskusji, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania. 11 głosów, 11 radnych wzięło udział w głosowaniu, 7 głosów za, 4 głosy przeciw. Projekt uchwały nr 63 w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej Rabka Zdrój przechodzi do realizacji. Dziękuję państwu bardzo. Podpunkt drugi. W sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu gminy Rabka Zdrój do widzenia w ogólnopolskim programie turystycznym Magnes Turysty Tu Byłem. To jest projekt uchwały nr 64. I teraz tak, pominę może tutaj podstawę prawną. Dobrze. I tak, Rada Miejska w Rabce Zdrój uchwala co następuje. Wyraża się zgodę pani Lucynie Żołoń. Mogę odczytać? Pani Lucynie, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PHUP Octopus Lucyna Żołędziowska na wykorzystanie herbu gminy Rabka Zdrój w celu umieszczenia jego wizerunku na magnesach wykonywanych w ramach ogólnopolskiego programu turystycznego Magnes Turysty Tu Byłem. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rabka Zdrój. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. I pani Lucyna, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PHUP Octopus z siedzibą przy ulicy Żmigrodzka 145 51 130 Wrocław, zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku herb miasta i gminy Rabka Zdrój w ogólnopolskim programie turystycznym Magnes Turysty Tu Byłem. W programie docelowo mają brać udział wszystkie miasta w Polsce, a jego celem jest ożywienie ruchu turystycznego poprzez zaplanowane wycieczki szlakiem magnesów.
W związku z paragrafem 12 ustęp 1 uchwały 30 łamanej przez 258 łamanej przez 20 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Rabka Zdrój, herb jako symbol lokalnej społeczności może być umieszczany i używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć, powagę i szacunek oraz zgodnie ze wszelkimi wymogami zawartymi w uchwałach Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Projekt jest wsparty aplikacją w telefonie z wyszukiwarką miast, która ułatwia odnajdywanie miejsc dostępu magnesów i zachęca do osobistego pobytu turysty kolekcjonera w danym mieście. Magnes funkcjonuje już w prawie 400 miastach w Polsce. Docelowo jest około 960 miast. Edukuje, cieszy kolekcjonerów i popularyzuje turystykę, dbając o środowisko. Zdał egzamin na Dolnym Śląsku, zaangażował całe województwo opolskie, większość wielkopolskie oraz wiele innych miast w kraju. Magnes ma wielkość karty płatniczej, nawiązuje grafiką do tablic wjazdowych do miasta. Jest personalizowany numerem seryjnym i herbem miasta. Na magnesie można znaleźć kolaż grafiki z obiektów historycznych, pomników i miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów. No, tyle w sprawie uzasadnienia. Ktoś z Państwa w sprawie tego projektu uchwały chce zabrać głos? Nie widzę. Jeszcze momencik. To tak troszkę nawiązując do tego, był ogłoszony konkurs również na logo Rabki Zdroju. Jest wybrany, z tego co ja wiem, przez internautów zwycięzca. Myślę, że moglibyśmy się tym zająć i też albo zaakceptować to co internauci wskazali jako logo Rabki Zdroju, albo po prostu jeszcze raz ogłosić taki konkurs na logo, no bo warto by było, żeby miasto też miało logo, no tak bardziej by, inaczej, logo by nie wymagało naszej zgody na używanie, a myślę, że byłaby to dobra rzecz, jeżeli chodzi o promocję Rabki. Ja może bym poprosił panią Beatę, jakby później była możliwość o przesłanie tego projektu na skrzynki mailowe dla radnych, dobrze? Wiem, ale to tak, wiem, dla przypomnienia, dokładnie. I wtedy byśmy sobie mogli jeszcze tę sprawę przedyskutować. Pani Aleksandra, proszę bardzo. Ja chciałam tylko zapytać, bo my udostępniamy jak gdyby herb miasta naszego, żeby było w prawym górnym rogu z tego co widzieliśmy na komisji, bo mieliśmy wzór przedstawiony, a w tym momencie czy w zamian za to dostaniemy od tej pani na przykład takie magnesiki do wykorzystania tutaj na naszym terenie, żeby na przykład były w Urzędzie Miasta, bo dużo osób przychodzi do promocji, chce ulotki, chce jakieś wiadomości o Rabce. Czy my dostaniemy w zamian za to te magnesiki, które możemy wykorzystać? Jak to będzie wyglądało? Pani wiceburmistrz, proszę bardzo. Zazwyczaj jest to traktowane jako promocja Rabki, więc jakoś tam za darmo nie dostajemy. Natomiast pani zadeklarowała, że możemy odkupić jakąś część tych magnesów po niższej cenie niż będą sprzedawane po prostu zwyczajnie. Czyli trzeba przeznaczyć środki z promocji miasta na ewentualny zakup tych magnesów. No tak mówię, no możemy taniej zakupić, no nie ma innej opcji. Ja mam jeszcze uwagę, jeżeli chodzi o grafikę tego magnesu, tam jest tak dużo tych różnych budowli z Rabki, że on jest tak mało czytelny. Może by jeszcze coś ewentualnie zmienić graficzną szatę, bo jest tak naprawdę mało czytelny. No, tak odebrałam to niestety. To jest moja sugestia, może innym się podoba, ale ja tylko tak sugeruję, że dla mnie jest trochę za mało czytelny. Dziękuję. Dziękuję. No my nie mamy na to wpływu, albo przyjmujemy, albo nie. Podsumowując, po prostu my musimy sobie kupić od tej pani później te magnesy, tak? Tak. Dziękuję. No, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Głosujemy projekt uchwały nr 64 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu gminy Rabka Zdrój w ogólnopolskim programie turystycznym Magnes Turysty Tu Byłem. Dziękuję.
Dziękuję za oddanie głosów. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 7 głosów za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące się. Projekt uchwały nr 64 przechodzi do realizacji. Dziękuję bardzo. Podpunkt trzeci. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Rabka-Zdrój a gminą Lubień w sprawie przejęcia przez gminę Rabka-Zdrój od gminy Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu zamieszkującemu na terenie gminy Lubień bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Skomielna-Biała-Nowy Targ. I to jest projekt uchwały nr 65. Nie wiem, czy coś więcej wyjaśnień w sprawie tego projektu był omawiany? Była pani z wydziału i dokładnie omówiła ten projekt uchwały i projekt został pozytywną opinię uzyskał. Dziękuję pani przewodnicząca. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Głosujemy projekt uchwały nr 65. Ale zacięło mi się w ogóle. O teraz, w tej chwili. Dziękuję państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 11 głosów za. Projekt uchwały nr 65 przechodzi do realizacji. Podpunkt czwarty. W sprawie zmiany uchwały nr 35/259/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rabka-Zdrój. Projekt uchwały był omawiany na komisji budżetowej. Pani przewodnicząca. Uzyskał pozytywną opinię. Czy ktoś z państwa w sprawie tego projektu chce zabrać głos? Nie widzę. Od dochodów. Dobrze, dziękuję bardzo. Głosujemy projekt uchwały nr 66. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 9 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się. Projekt nr 66 uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu i udzielenia pomocy materialnej został pozytywnie zaopiniowany i przegłosowany, w związku z czym przechodzi do realizacji. Dziękuję bardzo. Podpunkt. Podpunkt piąty. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Projekt uchwały nr 67 i poproszę panią
skarbnik o przedstawienie. Czy mogę na siedząco? Jak najbardziej. Dzień dobry. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy. Po zmianach mam prośbę o wprowadzenie tych zmian. Omawiane one były już na Komisji Budżetowej. Zmiany dotyczą zmiany ogólnej kwoty dochodów bieżących, wydatków bieżących i poszczególnych grup w wydatkach bieżących. Zmiana ta jest podyktowana tym, że otrzymaliśmy dotację podręcznikową od wojewody i była potrzeba wprowadzenia ją do budżetu oraz otrzymaliśmy środki na zadania związane z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ta zmiana przyszła do nas dopiero 29, była wprowadzona, w związku z tym ogólne kwoty dochodów, wydatków ulegają zmianie o kwotę 583 006 zł i 59 groszy. Jeżeli teraz chodzi o zmiany w tym projekcie budżetu, który został przygotowany, to po stronie dochodowej zwiększamy plan o kwotę 62 tysiące złotych z tytułu odsetek bankowych na rachunku bieżącym budżetu. W dziale 750 wprowadzamy również do budżetu refundację poniesionych wydatków na realizację projektu Kulturowe Warsztaty. Jest to kwota 21 179 zł i 40 groszy. W dziale 756 wprowadzamy do budżetu kwotę 22 423 zł jako utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu posiadania na naszym terenie zakładów pracy chronionej. W dziale 758 zwiększamy plan subwencji oświatowej o kwotę 286 467 zł z przeznaczeniem na zadania w oświacie z zatrudnieniem nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów od września 2022. To są zmiany po stronie dochodów. Jeżeli teraz chodzi o zmiany w wydatkach, to ogólną kwotę w wydatkach zwiększamy o 731 708 zł i 64 grosze. A na tą kwotę ma wpływ zwiększenie środków w dziale 010 o kwotę 62 tysiące złotych. Jest to zwiększenie wkładu własnego w realizacji zadań przy udziale środków z FOGR-u. Następna zmiana to jest w dziale 700. Wprowadzamy do budżetu nowe zadanie i zabezpieczamy środki w wysokości 100 tysięcy złotych w tym roku, natomiast w przyszłym roku 2 400 000. Jest to zadanie budowa centrum senioralno-mieszkalnego. W dziale 757 zabezpieczamy środki na zapłatę odsetek od kredytów. Jest to kwota 195 tysięcy złotych. Plan po zmianach z tytułu zabezpieczenia środków na odsetki wynosi 1 035 000. W dziale 801 oprócz wprowadzenia środków subwencji oświatowej zabezpieczono również środki na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022-2023. Zabezpieczenie środków na dowóz dzieci do szkoły podstawowej w Rdzawce jest to kwota 20 735,80 groszy w tym roku. Natomiast zabezpieczenie środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych jest to kwota w 2022 roku 150 tysięcy złotych. Natomiast zabezpieczenie środków na całe przedsięwzięcie na dowóz w całym roku szkolnym to kwota 413 963 zł i 20 groszy. Następne zmiany w planie wydatków dotyczą w dziale 900. Zwiększamy środki na zadaniu usunięcie usterek ujawnionych w trakcie użytkowania obiektów na bulwarach. Zwiększamy środki o kwotę 259 tysięcy. Początkowo było zaplanowane na ten cel 240 tysięcy, ale po przetargach kwota wychodzi około 500 tysięcy. I ostatnia zmiana, która jest po stronie wydatków, to zabezpieczenie środków dla Centrum Promocji Kultury i Sportu na zakup pieca gazowego do budynku na stadionie. To kwota 20 tysięcy złotych. Te zmiany w planie dochodów i wydatków, te, które omówiłam, jeszcze w projekcie uchwały wprowadzamy wolne środki do budżetu w wysokości 339 639 zł i 24 grosze.
O taką samą kwotę zwiększa się ogólny plan przychodów oraz zwiększa się deficyt. O taką samą kwotę. Jeżeli dziękuję, są jakieś pytania, to będę odpowiadać. Dziękuję bardzo. Pan Darek. Pani skoro tą budowę zatoczki w Chabówce autobusowej, to w którym miejscu to się ma znajdować? Zatoka... Przy drodze krajowej. 47 to jest. To jest sama dokumentacja. To jest dokumentacja, ale to jest przy drodze, to jest w którym miejscu? Gdzieś po szkole? Na Morzdżeniówce. Na Morzdżeniówce. To jest przy tym. A drugie, jeszcze takie pytanie mam. Ten piec, co jest przeznaczony 20 tysięcy na ten, to jest sam tylko piec, czy potem się wydaje, że duża kwota? W piśmie od pana dyrektora jest zakup pieca z instalacją. Być może tam jeszcze jakieś instalacje będą zmieniane. Bo to będzie dotacja udzielona dla centrum, bo oni będą realizować, bo ten budynek na dzień dzisiejszy jest umową użyczenia w centrum. To jest taka cena, mi się wydaje, zawyżona, chociaż jakby kto zamontował jakieś coś, to... Panie Darku, ja byłem... Ale panie Robercie, teraz ja rozmawiam i pan jak rozmawia, to ja nie wchodzę panu w zdanie, także dziękuję panu uprzejmie. No to by było tyle. Mam pytanie jeszcze takie, bo nie widzę, że pani burmistrza nie ma. Jest pani burmistrz w sprawie, jak ja to mówię, tych kanalizacji, bo jedno pytanie, chciałbym usłyszeć odpowiedź. Tam już był przetarg z tego, co pan burmistrz chciał. Jest, było, chodzi o ulicę Potaleńską. No i do tej pory jeszcze tam nikt nie robi. To trwa. I kiedy będzie tam w ogóle zaczynane jakieś prace w sprawie... Umowa z wykonawcą jest podpisana, więc zaraz powiemy panu, jakie są daty, terminy realizacji, od kiedy. Więc pewnie już było przekazanie placu, zaraz zapytam. No to tak na zimę będzie, nie? Jak ja to mówię, tak w moim przypadku, jak ja mówię, bo jeszcze mam parę pytań, to tak się przedłuża, chociaż były pieniądze bodajże w maju zabezpieczone na tą kanalizację. No dobrze, to mamy to. Drugie pytanie jest tak, w sprawie bocznej podhalańskiej vis-a-vis hotelowca, tam miała być, składałem bodajże, jak się nie mylę, w styczniu albo w lutym o zamontowanie lampy. Mamy wrzesień, lampy, jak ja to mówię, do tej pory nie ma zamontowanej. A to bardziej w interpelacjach zapytania radnych. Ale nie. Ale to jest związane, bo chodzi mi o budżet. Ja mówię cały czas o budżecie. Tylko mówię, że w budżecie się znajdują te lampy na ulicy do Ponic, osiedle Czubtówka, na Polanę. Projekt jest na Polany, ale Czubtówka to też jest. Już nie chcę grzebać, ile jest. Chodzi o Chabówkę, Karszmarczykówka, Paszówka, tam jest, widzę. Wie pani co, no, wszystko jest z funduszu akurat do Ponic dawane, tak samo jak przebudowa ten ku śmierci, to też jest z funduszu, tak, Sołeckiego, to macie duży bardzo fundusz, 40 tysięcy. No nie, to pani nie prześledziła budżetu do dokładnie, że pani nie wie, co tam jest? No i myślę, że ci mieszkańcy, nie wiem, się doczekają tej lampy, nie do, to zmniejsza z tym. I jeszcze jedno takie pytanie, bo widzę, że jest ładnie zawarte w budżecie, co chodzi o sierantówkę, kanalizacja, tak? Ja rozmawiałem, bo przegłosowałem, pieniądze były przetagowane i niech pani, bo jak pana burmistrza nie ma, niech mi pani odpowie. W tym roku wiemy, papier wszystko przyjmie, w tym roku nie będzie tam nic zrobione, a kwiecień, maj, chodzi o sierantówkę. Chciałbym to usłyszeć, żeby mieszkańcy wiedzieli, na czym stoją, bo ja to zawsze, tak jak ja mówię, papier wszystko przyjmie w budżecie. A czy to będzie wykonane w przyszłym roku? Zaraz sprawdzę, jak są, na jakim etapie są przetargi i zapytania, więc panu odpowiem. Poproszę no tam pana z tego, co ja się orientowałem, przetargu na sierantówkę nie ma, chociaż plan tam jakiś był wykonany, jako chodzi o instalację wodociągową i tą, i kanalizację. No, patrząc na ten budżet, powiem tak, żeby zagłosuję za tym budżetem na tak, chociaż mnie dużo gniecie po sercu, żeby tak, bo są inne rzeczy, które tam i kredyt i to,
żeby mieszkańcy nie mieli, ale chociaż wątpię w to, co z tą sierantówką, bo już 3,5 roku się odwleka, są obiecywane ta sierantówka, no i widzę, jak idzie innym się wszystko, widzę, wrzuca, robi, a tu jest. Także dziękuję za ten i chciałbym dostać odpowiedź w sprawie tej sierantówki. Dziękuję bardzo. Pani Aleksandra? Po kolei, to już. Ja mam takie pytanie. Czy z tych środków, które mamy zwiększone dochody o 62 tysiące, to są nasze środki, czy one muszą być przeznaczone na remont dróg dojazdowych do pól, czy mogą być na coś innego wykorzystane? Bo to 62 tysiące to myślę, że też by się gdzie indziej przydało na przykład. Czy muszą być na drogi do pól ewidentnie? I na, do których pól ewentualnie, jeżeli już? Bo jeżeli już wiadomo, że do pól, to myślę, że wiadomo do których pól. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Niepokoi mnie bardzo, bardzo mnie to niepokoi, zwłaszcza, że ja wtedy pytałam, jak padło tutaj z ust pani burmistrz zapewnienie, że jeżeli chodzi o budowę centrum seniorialno-mieszkalnego, to miasto praktycznie nie poniesie żadnych kosztów, oprócz tego, że musimy przygotować tylko teren i nic więcej. Ja zwróciłam się pismem z 25 lipca do pana burmistrza, dostałam odpowiedź od pana burmistrza, że środki finansowe stanowiące wkład własny gminy dla tego zadania mają pochodzić z budżetu gminy Rabka-Zdrój. Teraz widzimy w budżecie najpierw 100 tysięcy, teraz widzimy 2,5 miliona. Czy my mamy na to pieniądze, czy musimy wziąć znowu kredyt? Jakie? Jeszcze nie, dziękuję. Proszę poczekać, już skończyłam. I tak jak chciałabym wiedzieć na to, mieć na to odpowiedź, jeżeli mogę, od pani skarbnik. I teraz druga sprawa. Tak samo w sprawozdaniu pan burmistrz powiedział, że przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty, jest w trakcie na bulwary. Kwota na bulwary wynosi 259, tutaj padła kwota nawet ponad 400 tysięcy. Czy my też na to mamy pieniądze w takim układzie? I czy rzeczywiście możemy sobie na to pozwolić, czy znowu kredyt? Gdyby pani była uprzejma. Więc tak po kolei, Encebir przede wszystkim, to po naszej stronie jest zagospodarowanie terenu i tak było mówione cały czas, więc rozburzenie tego budynku, przygotowanie terenów pod budynek, wartość tego budynku to jest około 19 milionów, które pokrywa w całości Encebir i to podtrzymuje dalej. Natomiast zaplanowane 100 tysięcy złotych jest na wyburzenie, rozplantowanie tego terenu. Nie wiemy, czy to będzie wystarczająca kwota, czy nie. Druga kwota, o której pani wspomniała, że jest wieloletnie prognozie finansowe, czyli 2 miliony złotych, to tak jak powiedziałam, po naszej stronie jest zagospodarowanie terenu. Czyli po prostu wybrukowanie terenu, urządzenie, jakieś zagospodarowanie i to jest wszystko. Nie wiemy, jaka będzie kwota w przyszłym roku, ale żeby podpisać umowę, o której żeśmy mówili, to musimy mieć, pani skarbnik, jakąś kwotę zabezpieczoną na te działania, a ostateczna kwota będzie dopiero po zrobieniu dokumentacji projektowej i po przetargu w przyszłym roku, ale musimy mieć już odzwierciedlenie w budżecie, że o takiej kwocie myślimy. Czyli nie ma mowy o tym, co pani powiedziała, że nas to nic nie będzie kosztowało, tylko będzie jak gdyby wyburzenie i uporządkowanie Ale to terenu. Cały czas o tym mówię. To cały czas kosztem... to jest wkład własny gminy. Już jest zarezerwowane 2,5 miliona w budżecie, już jest 100 tysięcy, czyli tak jak z wypowiedzi pani wynika, że to koszty mogą być jeszcze większe, bo mogą być dużo większe. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tego właśnie, tej budowy, bo tam mieszkają trzy rodziny i co z nimi w tym momencie? Co z tymi rodzinami? Czy one rzeczywiście dostaną mieszkania zastępcze? Bo ja tam akurat byłam, widziałam w tym budynku, jak sobie bardzo niektórzy ładnie wyremontowali, ładnie mieszkają, niektórzy mają duże mieszkania, 53 metry kwadratowe. Czy oni są zabezpieczeni przez miasto w tym momencie i czy im rzeczywiście miasto oferuje przyzwoite warunki mieszkaniowe, jeżeli tak? Bo też widziałam pismo pana burmistrza do tych mieszkańców, gdzie mają
bez zmiany termin rzucony, czyli termin, który nie może ulec zmian do 30 listopada. Mam następne pytanie w związku z tym, od kiedy można wyprowadzić ludzi z lokali, bo zaczyna się okres opałowy, zimowy, czyli w tym momencie do kiedy te osoby mogą prawnie stamtąd być eksmitowane i przeniesione, bo jeżeli wejdzie już wejdzie okres grzewczy, czyli te osoby praktycznie muszą wiedzieć, na czym stoją, więc chciałabym to wiedzieć, a przede wszystkim jeszcze raz pytanie do pani skarbnik. Czy my musimy na to wziąć kredyt? Konkretnie. Czyli może zacznę od tego NCBiR-u, później wrócę do tych dwóch pytań, które pani pytała, pani radna. Jeżeli chodzi o ten NCBiR, 100 tysięcy w tym roku zaplanowane, w przyszłym roku 2 400 000. Wiedzieć państwo w wieloletniej prognozie finansowej, jak zobaczycie na stronę czwartą, w roku 2023 jest zaplanowany już kredyt w wysokości 2 600 000. Więc na to musimy po prostu zaplanować kredyt. W tym roku, tak jak już pani burmistrz tutaj powiedziała, to są kwoty szacunkowe. Jak później po przetargach, jaka kwota będzie, to się dopiero okaże. My jeszcze w tym roku tam musimy zrobić zbiornik przeciwpożarowy i w umowie, którą ja widziałam, którą czytałam, tam jest zaplanowana ten zbiornik kwota około 100 tysięcy. Dlatego to 100 tysięcy w tym roku jest zaplanowane, bo rozbiórka pewnie będzie płacona dopiero w przyszłym roku tego budynku. Nie wiem, co jeszcze odnośnie NCBiR-u. Chodziło mi o te 62 tysiące. Teraz tak, ale o NCBiR-ze już tyle, tak? Teraz jeżeli chodzi o 62 tysiące, oczywiście, że to są środki, mogły być dowolnie wprowadzone na cel, bo to są dochody bieżące, ale brakuje nam do podpisania umowy na remont drogi do osiedla Kaczmarczykowa w Chabówce. Przetarg jest rozstrzygnięty. Na dzień dzisiejszy ja umowy nie podpisałam, bo brakuje akurat 61 coś tam, prawie 62 tysiące. Dlatego jest taka zmiana przygotowana w tym projekcie budżetu zmian. Jeżeli chodzi o usterki, początkowo była to kwota 240 tysięcy. Przetarg był zrobiony dwukrotnie już, bo wyszła kwota już na pierwszym przetargu powyżej 400 tysięcy, ale głoszany był jeszcze później drugi raz. Za każdym razem kwota wychodzi prawie 500 tysięcy. W związku z tym jest uzupełnione teraz do tego 500 tysięcy, czyli 260 prawie tysięcy, a środki pochodzą jeszcze z wolnych środków, które mieliśmy w tamtym roku i są to już ostatnie środki wprowadzone. Innych środków już z tamtego roku nie mamy. Dziękuję. Czyli groźnie to brzmi, to znaczy, że już nic nie będziemy mieć możliwości. Pani burmistrz chciała się odnieść tutaj do pytania pani radnej. Ja odnośnie wyprowadzenia tych mieszkańców, to nikt nie będzie wyprowadzony na bruk. Pan kierownik Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej został zobowiązany do przygotowania mieszkań i takie mieszkania przed wyprowadzeniem tych mieszkańców będą im pokazane. Są to mieszkania w blokach. A jaki to okres? Kiedy? Bo oni mają do 30 listopada w nieprzekraczalnym terminie. Ale to, tak jak powiedziałam, rozmawiałam z panem kierownikiem, dodatkowo włączy się pan burmistrz. W przyszłym tygodniu mają być spotkania, mają być wskazane lokale tym mieszkańcom. A jeżeli nie wyrażą zgody mieszkańcy na przykład na takie, nie będzie im odpowiadać standard mieszkania, to co wtedy? No ale to ja nie wiem, czy można teraz żądać jakiegoś innego standardu na okres jednego roku, bo potem będą mieć możliwość powrotu, a poza tym to nie są mieszkania, które są mieszkania jakichś socjalnych czy własnościowe, żeby to byli mieszkańcy, którzy mają własne mieszkania, to ja rozumiem, że wtedy można mieć. To są mieszkania komunalne. Komunalne, więc dlatego, tak. A co innego jest komunalne, co innego jest socjalne, ale to już nie będę tego roztrząsać. Natomiast miasto dołoży wszelkich starań, żeby to były warunki godne. Ja mam jeszcze taką prośbę, bo tak mówimy tutaj, zatwierdzamy pewne kwoty, kredyt jednak musi być wzięty, że może byśmy poprosili o jakiś projekt na przykład związany z budową tych segmentów, bo to są kontenery. Ja widziałam akurat, widziałam jak to wygląda. To nie są mieszkania, to są apartamenty, pokój z aneksem kuchennym plus łazienka. I to tak wygląda, czyli to nie jest albo dwa pokoje, mieszkanie. No więc dlatego mówię, żebyśmy się tu nie przekrzykiwały, nie przegadywały, to może łatwiej by było, żeby radni widzieli praktycznie, co to ma być, jak to ma być budowane, z czego ma to być zbudowane. I jeszcze mnie interesuje jedna rzecz, bo działka tam jest naprawdę ogromna. Tam cały parter zajmuje PKP w tym momencie i chyba Polsat, bo tam też ma, tak, ma wprowadzone. I tam całe jest wyprowadzenie sieci
PKP, gdzie są zajmowane po prostu pół, czy czwarte parteru jest PKP, całe garaże i całe podziemia, to jest sieć PKP, która musi być z tego budynku wyprowadzona, jeżeli chcemy go zburzyć. Mam pytanie, czy w tym momencie nasze miasto, urząd, że tak powiem, podpisał umowę z PKP odnośnie wyprowadzenia się? Ja wiem, że umowa z PKP była 2 lata temu podpisana nowa i też mają termin do 30 listopada po prostu, żeby się wyprowadzić z tego budynku. Oni nie mogą zrezygnować z tych urządzeń, ponieważ wtedy zupełnie, że tak powiem, nastawnia w Chabówce, cały dworzec Chabówka siada, po prostu siada. Oni muszą mieć te urządzenia. Czy są już jakieś umowy podpisane z PKP, na przykład uzgodnione, gdzie to zostanie wyprowadzone, zanim ruszy rozbudowa, przebudowa tego terenu? Mogę? Tak, tak, proszę bardzo. Jeżeli chodzi ogólnie o kolej, to Państwo wiecie, że nawet nie była opłacona tam dzierżawa, bo teren został przekazany bez żadnych zobowiązań, księgi wieczyste są czyste, więc my możemy sobie robić tam to, co żeśmy po prostu zwyczajnie zaplanowali. Natomiast oczywiście, że kolej została powiadomiona o tym i trudno, żeby z nimi nie rozmawiać, żeby w taki sposób pozostawić. Więc była wizja lokalna w terenie, w której Pani notabene, tak jak wspomniała Pani, uczestniczyła z panią Karkulą i został wyznaczony teren, na który ewentualnie NCBiR by zaakceptował i do którego miejsca mogliby przenieść swoje urządzenia kolej. To jest powierzchnia 10 metrów kwadratowych, potrzebują na te urządzenia i taka zgoda jest, więc rozmowy trwają. To jest wszystko po stronie kolei, żeby sobie to zagospodarowali, przenieśli urządzenia, no bo są to po prostu ich. Jeżeli jeszcze możemy, znaczy ja proszę, bo ja wystąpiłam z pismem, odesłano mnie, dostałam link taki, że praktycznie, żeby tam wejść, cokolwiek się dowiedzieć, przeczytać, bo to są proponowane umowy. Ja bym chciała zobaczyć jednak umowę, którą miasto podpisało z firmą, która tam wejdzie i będzie budować, czyli Narodowe Centrum Budownictwa i Rozwoju. Jeżeli już jest podpisana, to chciałabym zobaczyć tak naprawdę. Chciałabym tak samo zobaczyć umowę z PKP, bo z tego co wiem, to burmistrz obecny 2 lata temu przedłużył umowę PKP do właśnie do 30 listopada na przebywanie w tym terenie. Czyli też bym chciała zobaczyć, jeżeli jest taka możliwość, udostępnić umowę zawartą między właśnie tą dwuletnią sprzed 2 lat między miastem a PKP, czego dotyczyła. Teren jest naprawdę ogromny i piękny tam. Naprawdę uważam, że można było tam dużo rzeczy zrobić, miasto mogło dużo rzeczy zrobić, a my odstępujemy od tego, dajemy zupełnie komuś innemu. I moje następne pytanie. Czy można zrobić taką analizę w tym momencie, bo myślę, że skoro Państwo weszliście w taką budowę i w taki projekt, to chyba wzięliście za i przeciw. Czy można uzyskać taką, że tak powiem, analizę tej rozbudowy i budowy? Co my z tego będziemy mieć jako miasto? Jakie korzyści z tego będziemy mieć jako faktycznie miasto? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Pani burmistrz się odniesie? Tak. Jako miasto to uważam, że przede wszystkim będą mieć mieszkańcy mieszkania, możliwość zamieszkania i będzie rada decydować o tym, kto tam ewentualnie się znajdzie. Dobrze Państwo wiecie, że od samego początku rozmawiamy o willach drewnianych, których niestety nie można remontować wtedy, kiedy są mieszkańcy. W dużym stopniu chcielibyśmy, aby z tego mieszkańcy skorzystali. Mówimy o tym senioralnym głównie dlatego, że mają to być mieszkania bezkosztowe, czyli wybudowane w systemie pasywnym, które generują bardzo małe koszty. Przecież dobrze wiemy, jaka jest sytuacja emerytów w Polsce i myślę, że jeżeli nie będą musieli płacić nie wiadomo ile środków za to mieszkanie, to na pewno będzie z korzyścią dla nich, tym bardziej, że sporo jest osób, które już się zgłaszają, mimo że jeszcze nic się nie wydarzyło i sugerują takie rzeczy, że oni mogą ogrzać sobie jeden pokój, mając 70 czy 80 metrów kwadratowych, bo ich po prostu zwyczajnie nie stać. Tym bardziej, że teraz widzicie Państwo, co dzieje się z opałem, z gazem, jakie są koszty, więc uważam, że to jest sukces gminy. To nie wygląda tak, że to tak łaskawie nam rzucili, a myśmy się tak porwali.
To jest ciężka praca, której nikt nie docenia, pana burmistrza i, powiem nieskromnie, mojej osoby, bo te rozmowy z NCBiR-em, z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, trwały odkąd jesteśmy tutaj. Po to właśnie, żeby dać mieszkańcom możliwość mieszkania w przyzwoitych warunkach i na odpowiednim poziomie. I kończąc praktycznie już ten NCBiR, to uważam, że to jest zielone światło dla nas, bo to nie było tak, że oni nam to podarowali. To był konkurs. To był konkurs, do którego przystąpiło bardzo dużo gmin i dostała tylko Rumia jako jedno z miast i drugie po... tylko Rumia. A drugim miastem, któremu udało się to pozyskać, jest Rabka Zdrój. I te budynki mają być jakby referencyjne, czyli takie, gdzie ewentualnie można byłoby później na bazie tych budynków prowadzić jakiś program ogólnopolski, bo takie jest zadanie NCBiR-u. Wyłonili wykonawcę, który też musiał uczestniczyć w konkursie, który przedstawił najbardziej pasywną i dogodną formę urządzenia i wybudowania tych mieszkań, więc uważam, że wyłożenie pieniędzy, o których powiedziałam, czyli zagospodarowanie terenu, trzymam się tego cały czas. Pytaliście państwo o media, czyli my zapewniamy media, my dostarczamy wodę, kanalizację i, no i urządzamy teren później po budowie. To jest tyle, co jest po naszej stronie. Jeszcze raz poponuję prośbę moją o taką analizę, jakie będą korzyści tego dla miasta, oprócz tego, co pani mówi, że to mają być mieszkania i czy to prawda, że czynsz w tych mieszkaniach jest przewidywany od 2,5 tysiąca w górę. To ja to od razu dementuję, nie jest taki czynsz przewidywany. Aha, dobrze, super, fajnie, mamy to. W każdym bądź razie jeszcze mam tylko pytanie takie, jeżeli chodzi o te umowy, o to wszystko, o wizualizację, żeby koledzy chyba są zainteresowani, skoro będą... Poproszę pana burmistrza, żeby przesłał dziękuję państwu na maila. Dziękuję. Wizualizację. Pan Marek i potem pan Marek, dobrze? Pani burmistrz, mam takie jeszcze pytanie w sprawie tu bulwarów, bo z tego, co ja sobie dobrze przypominam, a nie chcę się też pomylić, bodajże w kwietniu albo w maju składałem tu w sprawie tych bulwarów, tych uszkodzeń, te zdjęcia i to wszystko. I pani mi odpowiedziała, że to będzie w ramach gwarancji naprawione. A tu się okazuje, że teraz będzie jakieś, że to inna firma to wykona, będziemy za to płacić. Czyli będzie tak zwany inwestor zastępczy. Chcąc uzyskać środki finansowe na zamknięcie tego, to musimy po prostu to wykonać i rozmowa z APIS-em nic nie dała z firmą, więc nie wiem, jaka tam jest rękojmia, pani skarbnik wysoka, zabezpieczenie finansowe. Gwarancja, więc po prostu możemy zrobić to w ten sposób, że wykonujemy w wykonawstwie zastępczym i występujemy do firmy o zwrot nakładów poniesionych przez gminę na to zadanie. I takie działania zostały już podjęte. Musi gmina, tak? Na razie wyłożyć te pieniążki. No bo skoro firma nie podjęła mimo licznych wezwań, rozmów, czy w ogóle nie usunęła usterek, które były stwierdzone, a daje gwarancję, tak jak słyszeliście państwo, ktoś pytał ile, co najmniej 3 lata, czasami 6, nie wiem jaka była akurat na bulwarach, 6 lat, więc przez 6 lat jest wykonawca zobowiązany do usuwania usterek. Jeżeli nie robi tego na własny koszt, to ma prawo gmina zrobić przetarg, powołać wykonawstwo zastępcze i na drodze sądowej wystąpić o zwrot środków. A jaką mam gwarancję, że nie będzie jakiegoś kruczku prawnego, że otrzymamy tą zwrot? Panie Darku, żadnej gwarancji nie mamy, czy nie ma kruczków prawnych, bo to, co panu powiedziałam, sądy są sądami, rozstrzygają na bazie dokumentacji. Robimy wszystko, żeby te środki odzyskać od firmy, która, jak wiecie, od początku zrobiła to, co ale zrobiła. Ten remont to będzie jeszcze, dwa mam pytania jeszcze, ten remont będzie wykonany w tym roku, czy w przyszłym roku, czy jak zależy od... Chcemy rozpoczęcie remontu wykonać już w tym roku. Jeżeli państwo przegłosujecie te zmiany w budżecie, to będzie można podpisać umowę i termin realizacji tam jest chyba 3 miesiące od podpisania umowy. Na zimę taki remont? Jeżeli będą nieodpowiednie temperatury, to nie będą wykonane te roboty. Aha, i pani burmistrz, dobrze, dziękuję za ten. I jeszcze jedno takie pytanie. Ludzie na Rabce się pytają o plac wodny no i widzę, że nadal jest jak jest. Kiedy on będzie w ogóle funkcjonował? Czy no, ale wykonawca ma do końca września termin i mamy środki z budżetu marszałka do rozliczenia i do końca listopada mamy rozliczyć środki zewnętrzne. Nie ma tam nic, co by nie było robione zgodnie z harmonogramem.
A to do końca, z tego co pani powiedziała, do końca września ma być ten plac oddany, tak? Do użytku? Czy... No nie chcę tak precyzyjnie, proszę sobie sprawdzić w umowie, no, mogę panu dać odpowiedź, bo nie pamiętam wszystkich umów na pamięć i terminów, ale chyba było to mówione do końca września. Dobrze, był pan Darek w tej sprawie. Pan Marek. Dziękuję. Ja tu też chciałem nawiązać, właśnie już kolega radny mnie troszeczkę ubiegł w sprawie bulwarów, tym bardziej chciałbym przypomnieć, że upominałem się o te bulwary na samym początku po oddaniu całego tego terenu, gdzie firma właśnie nie wykonała należycie tej inwestycji. Przypomnę także, że nie wykonała z materiałów, które powinno wykonać. Więc ja jestem bardzo zbulwersowany tym faktem, że my teraz musimy te środki zabezpieczać w tym budżecie. Naprawdę miałem być za, ale z tego powodu nie podniosę ręki za, bo powiem tak, bulwersują mnie te rzeczy, że tutaj i ja i część radnych też, prawda, się upominała o te bulwary. Chodziliśmy osobiście, sprawdzaliśmy i nic z tym od samego początku nie było zrobione. I uważam, że takie postępowanie nie powinno być. Tym bardziej, że tu ja osobiście i wielu radnych tutaj się stara i wnioskuje o swoje inwestycje na osiedlach i te pieniądze niestety moim zdaniem nie są przeznaczane w tym przypadku tak, jak powinny być przeznaczone. Więc naprawdę chciałbym zadać pytanie, dlaczego tak się stało, że nie były podjęte żadne kroki na początku, a jeżeli były, mogę się mylić, żeby nikomu tu nic nie zarzucić, chciałbym uzyskać taką właśnie informację. Dlaczego do tej pory firma, która wykonała bulwary, nie wykonała tych napraw, bo płytki od samego początku tam odlatywały. Przypomnę, ławeczki też nie są zrobione z tego drzewa, co powinny być zrobione. I słynny wodospad, o który się od początku upominałem, że był wykonany nie z tych materiałów, co trzeba i do tej pory w ogóle przez cały okres nie był czynny. Mogę? No tam na początku raz, dokładnie raz, a tak to no niestety nie był czynny. Mogę? Dziękuję bardzo. Tak. Więc nieprawdą jest, że nie były podejmowane żadne działania, bo wręcz przeciwnie, to co wspomniałam, zaraz były usterki pogwarancyjne, bo tak jak pan powiedział, to nie jest tak, że nie zostało wykonane z materiału, które były przewidziane, bo rzeczywiście w pierwszej wersji wodospad był planowany z kamienia, inne drewno, ale to już była zgoda inspektora nadzoru budowy, który wyraził zgodę firmie na użycie tych materiałów zamiennych. Więc co do tego nie mieliśmy możliwości stawiania roszczeń. Natomiast co do pozostałych kwestii, zostały te roszczenia zrobione. Czyli co do jakości wykonania tych fontan, wody i taka korespondencja jest w Urzędzie Miasta od samego początku z firmą APIS, właśnie zwracająca uwagę na jakość wykonanych tych usług, czyli felernych, bo tu nikt tego nie ukrywa, ani wręcz przeciwnie, wszyscy staramy się o to, żeby te pogwarancyjne sprawy zostały naprawione, no bo nie ma o czym mówić. Jest to tak zrobione. Tym bardziej państwo wiecie, jaka to była firma i jaki duży mieliśmy też problem przy placu wodnym i też to było tak, że co niektórzy optowali, że na jakiej podstawie, a jakim prawem wyrzucamy firmę, artykuły w gazetach i tak dalej. To właśnie nie ma takiej możliwości wprost wyrzucenia firmy, jeżeli jest przetarg, bo jeżeli firma nie ma wyroku i nie ma zakazu wykonywania takiej działalności, to może startować do przetargu. I to, co podkreślał pan burmistrz i ja też nie ukrywam parę razy, to nie jest problem tylko Rabki, tylko wielu miejscowości, w których ta firma ten przetarg wygrała. Nie jest to też żadne usprawiedliwienie do tego, co się dzieje. Dlatego nie możemy podjąć innych działań po rozmowach z prawnikami, tylko właśnie takich, że na koszt tej firmy wykonujemy remonty, bo mamy zabezpieczenie w Agencji Biłgorajskiej, bodajże pani skarbnik, czyli to zabezpieczenie gwarancyjne, o którym mówimy, i potem wystąpimy z roszczeniami do firmy o zwrot tych nakładów, które zostały poniesione, bo zostali powiadamiani na bieżąco i kierownik, czyli inspektor nadzoru, który tam nadzorował, też zwrócił uwagę na wszystkie rzeczy, które się podziały na bulwarach. Dziękuję. W
Wszystko rozumiem, pani burmistrz, i zgadzam się z tym, dlatego też tak zadałem pytanie, czy były jakieś środki podjęte, czy nie. Dowiedziałem się, że były. Ale to powiedziałam, że tak. Tak, że były, oczywiście. Zastanawia mnie właśnie jedna też sprawa. Dlaczego osoba, która podjęła decyzję o zmianie materiałów na taki, jaki został wykonany, nie przewidziała jednak, to nie trzeba być inżynierem, żeby przewidzieć, że stanie się z tym materiałem tak, jak się stało. Skoro była specyfikacja przetargu na taki materiał i ktoś tu nagle zamienia, a wiemy, że startowały firmy, też inna firma też startowała w tym przetargu, przegrali przetarg. Ja przynajmniej mogę się domyśleć, że tam wycenili swoją cenę adekwatnie do materiału, którego chcieli wykonać, a tu nagle firma, która podchodzi do przetargu, nagle zmienia sobie, znaczy próbuje zmienić i zmieniła tutaj wykonanie materiału, no, wykonanie, przepraszam, tego wodospadu z innego materiału. Teraz wiemy, z tańszego materiału. Tutaj też te ławeczki, no, one wyglądają, jakby były z 10 lat. Też pytałem o to właśnie, dlaczego był zamieniony ten materiał, bo drzewo miało być też z innego materiału. Też się w to wszystko wgłębiłem. Więc tu no nie mam akurat pretensji do pani burmistrz, tylko tutaj chciałbym wyjaśnić te wszystkie sprawy, dlaczego doszło do tego, dlaczego dopuściliśmy, tym bardziej, że ja osobiście też ostrzegałem przed tą firmą. No, dowiedziałem się, że mieli prawo startować, bo, mieli, bo nie mieli wyroku. Też wiedziałem, że tam w dwóch miastach, bodajże na tamten czas, była sytuacja z nimi też już problematyczna. No i właśnie szkoda, że też podjęli pracy z wodnym placem wodnym, że nie mogliśmy jednak powstrzymać tego, bo my teraz na tym cierpimy. Tak jak mówię, potrzebne nam pieniądze, nie ma tych pieniędzy. No, niestety. No. Panie Marku, ja mogę tylko zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, żeby te środki odzyskać od firmy. Czy odzyskamy, też trudno powiedzieć, jaki będzie wyrok sądu, oczywiście. Tym bardziej, że projekt jest rozliczony też w Urzędzie Marszałkowskim, bo przecież pamiętacie państwo, że tam też była dotacja, tam były terminy. Podobnie jak z placem wodnym, to jest już ostateczny termin, który udało się jeszcze przedłużyć, żeby nie utracić dofinansowania. Dziękuję. Ja jeszcze pociągnę temat bulwarów, ponieważ jak startowała budowa bulwarów, to był koszt 3,5 miliona. Teraz jest podwojony do 6,5 miliona. I mam wrażenie, że to nie jest remont i naprawa tych nie bulwarów, przepraszam, placu wodnego, źle powiedziałam, w parku, tylko to jest jak gdyby budowa od początku. Tak wygląda, bo ta kwota, która została, że tak powiem, podwojona, to wygląda na to, że my drugi raz budujemy plac wodny. Czyli wychodzi z tego, że APIS praktycznie dostał pieniądze za nic. No bo tak wychodzi, skoro 3,5 miliona, teraz 6,5 miliona, to znaczy, że my praktycznie budujemy ten plac po raz drugi. Druga sprawa, mamy się rozliczyć to, co zostało tu powiedziane z Urzędem Marszałkowskim, bo od niego było dofinansowanie. I teraz przy tych kosztach 6,5 miliona, ile my mamy tych środków zewnętrznych, a ile musimy dołożyć z własnej kieszeni w tym momencie, żeby zakończyć w końcu tą budowę placu wodnego. I jeszcze jedno pytanie, chciałam wrócić tutaj do początku, że tak powiem, budżetu, i to jest załącznik numer 3. Proszę mi powiedzieć, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5,5 miliona, to jest na ten rok wzięty kredyt? Już? Mogę pan? Tak. Przepraszam. Jeżeli chodzi o to 5,5 miliona, to jest zaplanowany kredyt na ten rok. On jeszcze, umowa kredytowa jeszcze nie jest podpisana, ponieważ budżet jest cały czas jeszcze w realizacji. Nawet jak będzie przetarg, to będzie z taką wzmianką, że jest możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu. Może się okazać, że tylko 2 miliony weźmiemy, bo nam nie trzeba będzie 5,5. Ale to jest na ten rok. Rozumiem, ale są takie założenia, że 5,5 w tym roku. Chcą zamknąć ten budżet w taki sposób. A 2,5 w przyszłym roku, tak? Tak, z tego, co tak. Rozumiem. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze odnośnie tych środków zewnętrznych. Od pana marszałka, gdyby mogła usłyszeć, ile to dostaniemy z tej kwoty 6,5 miliona. Jeżeli chodzi o te środki zewnętrzne na budowę wodnego placu zabaw, no to dofinansowanie jest tak, jakie było na początku, bo ono, nawet jak się nam koszty zwiększają, dofinansowanie zostaje na tym poziomie, które było. Czyli tam jest albo 2 miliony 850, albo 2 miliony 825. Mogę się coś mylić. Czyli liczmy, że 2800 w tym momencie, czyli odejmując od 6,5, no to już wiemy, ile musimy dołożyć. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Robert Skipioła. Proszę Państwa, plac zabawny budujemy już trzeci rok, można tak powiedzieć, bo zaczynaliśmy jak... Wodny, przepraszam. Pierwsza pandemia, potem kłopoty z tą firmą. No ceny materiału poszły 100%, czy nawet w niektórych momentach dużo więcej. Więc również kwota wykonania tego placu też jest inna niż na początku było zakładana. Ja nie mówię, ja tu się nie spieram, że tak wzrosło. Bo gdybyśmy zrobili może w terminie, no to może by było, zmieścilibyśmy się. No niestety, w budownictwie jest tak, że albo pogoda, albo firma, albo to, pewne założenia, które się chce zrealizować, są niezależne od pewnych czynników, a ceny niestety poszły, że i tu należy też to wziąć pod uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz jeszcze chciała się odnieść. Ja tylko ostatnie zdanie, bo nie chcę wprowadzać Państwa w błąd i tak do końca nie pamiętam, ale potwierdziła Pani skarbnik, APIS nie otrzymał środków za ten plac wodny w całości, to co było zaplanowane ze względu na to, że nie wykonali. I takie roszczenia też ze strony gminy są co do jakości, co do wszystkich spraw związanych z tym, że odsunęliśmy ich od tego placu wodnego, dlatego że te koszty po prostu APIS te roboty wykonał źle, no bo przecież to polegało na tym, że oprócz tego, że budujemy ten plac wodny, to musieliśmy to jeszcze rozebrać, tak? Więc to nie jest tak, że w tym momencie żeśmy odpuścili, a bez sensu było kontynuować współpracę z firmą APIS, bo dobrze Państwo wiecie jak, i o tym mówimy, jak wyglądają bulwary. Czy uważacie, że za parę miesięcy nie trzeba byłoby znowu po nich remontować placu wodnego? Przecież nie wyrzuciliśmy ich dlatego, że robili dobrze, tylko dlatego, że robili fuszerkę i to tak naprawdę można było stwierdzić gołym okiem, mimo że nie jestem budowlańcem, to widziałam to dziadostwo, które tam było zrobione. I to, co wiem, na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby firma poniosła z tego tytułu odpowiednie odpowiedzialność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś... Proszę bardzo. Tutaj koledzy już większość powiedzieli, no poza tymi kilkoma niedoróbkami, które rzeczywiście musimy poprawić, no to na terenie miasta, to w osiedlach za bardzo nie ma żadnych inwestycji w tym roku. Tutaj pan Dariusz wspomniał o kanalizacji. Ja też wspomnę o kanalizacji, bo jest właśnie tu miała być robiona kanalizacja na łączniku Gorczańskiej z Wójtowiczową i mamy wrzesień i rzeczywiście jak to się nawarstwi u pana Dariusza te boczne drogi z kanalizacją, u mnie to przecież to wodociągi się nie wyrobią, żeby to zrobić do zimy. To nie tylko wodociągi, bo to jest przetarg. No tak, cały przetarg, jeszcze chwilkę, no to po prostu to robią szybko, ale tu jest kilka kanalizacji do wykonania, kilka wodociągów i nie widzę szans, żeby było zrobione coś w moim osiedlu. No i w ogóle w osiedlu Słone na razie nie widzę żadnych znaczących inwestycji. Może się pojawią, ale nie widzę, więc nie warto mi głosować za tym budżetem dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję. Pani burmistrz? Nie. Dobrze, czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Panią przewodniczącą poproszę o informację, jak została zaopiniowany projekt uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie. Dziękuję bardzo. Głosujemy projekt uchwały nr 67 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 po zmianach. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 7 głosów za, 3 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Projekt uchwały nr 67 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 po zmianach wchodzi do realizacji. Dziękuję bardzo. No i teraz podpunkt 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze tutaj w tym temacie zabrać głos? Panią skarbnik poproszę, tak?
Króciutko chciałam tylko, panie przewodniczący, szanowni radni, powiedzieć, że wieloletnia prognoza finansowa też będzie po zmianach, bo w załączniku numer 1 kwoty ogólne dochodów i wydatków w związku z tymi zmianami, co mówiłam już przy budżecie, też ulegną zmianie, więc żeby było wiadomo. Zmiany omawiałam jeszcze, powiem tylko, jakie przedsięwzięcia zostały wprowadzone, więc wprowadzamy do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie obsługa płatności kartą w parkometrach. Są to łączne nakłady na ten przedsięwzięcie 64 500, termin realizacji 2022-2027. Wprowadzamy do wieloletniej prognozy finansowej dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Rdzawce. Łączne kwoty na całość przedsięwzięcia to jest 118 519 zł i 20 groszy. Wprowadzamy również przedsięwzięcie dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych. Łączne kwoty 413 963 zł i 20 groszy. Wprowadzamy przedsięwzięcie modernizacja zaplecza szatniowo-magazynowego na Stadionie Miejskim w Rabce-Zdroju. Łączne nakłady 200 tysięcy złotych, dofinansowanie tam jest zaplanowane 120 tysięcy złotych, 80 tysięcy to jest wkład własny. I wprowadzamy przedsięwzięcie budowa centrum senioralno-mieszkalnego, termin realizacji 2022-2023. Zaplanowany, oszacowany wkład własny gminy wynosi 2,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi teraz jeszcze o zmiany w załączniku numer 1, to zgodnie z ustawą o finansach publicznych wartości ujęte w budżecie mają być zgodne z wartościami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej, przynajmniej w wyniku budżetu oraz przychodach i rozchodach. W związku z tym, że nam się zmienia w tym budżecie kwota przychodów i wyniku budżetu, jest też potrzeba uaktualnienia załącznika numer 1 w wieloletniej prognozie finansowej. W 2022 roku w wieloletniej prognozie finansowej zostały uaktualnione plany dochodów i wydatków. W 2023 roku również w związku z tym, że zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia, więc plan dochodów i wydatków musiał ulec zmianie. Zmieniamy kwoty wydatków na obsługę długu w latach 2022-2032. W rubryce przychody planujemy w 2023 roku kredyt w wysokości 2 miliony 600. W związku z tym zmianie ulegają również kwoty rozchodów w latach 2026 i 2032. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Aleksandra. Właśnie o tą zmianę kwoty rozchodów na te lata 26-32. Jaka to mniej więcej kwota będzie? Można już to jakoś określić, no, czy nie bardzo? Pani radna, to będzie to 2 miliony 600 równo, no, rozłożone na te lata od 2020. Już dopiero w tym wchodzi to 2 miliony 600? Tak, spłata dopiero jest zaplanowana jest od 2026. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa? Jeszcze nie widzę chętnych, dziękuję. Głosujemy projekt uchwały numer 68 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, 7 głosów za, 3 przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Projekt uchwały nr 68 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój po zmianach wchodzi do realizacji. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I teraz punkt 4 porządku obrad, poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Pierwsze pismo od starosty nowotarskiego do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, Dziedzictwa Narodowego. I tak, Rada Miejska w Rabce-Zdroju, pismem z dnia 6 lipca 2022 roku, znak BRM.0711.6.2022, przesyła do tutejszego organu wniosek pani Kazimiery z dnia 30 kwietnia 2022 roku dotyczący cmentarza wojennego znajdującego się w Parku Zdrojowym miejscowości Rabka-Zdrój. W
Po dokonaniu analizy stwierdzono, że starosta Nowotarski nie jest właściwy do zajęcia stanowiska w opisanej sprawie, gdyż zgodnie z artykułem 7 ustęp 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych sprawują gminy. Jeżeli czynności dozoru nie poruszono zrzeszeniom i organizacjom społecznym w myśl artykułu 6 ustęp 4 wyżej wymienionej ustawy. Jednocześnie informuję, że stosownie do artykułu 5a powołanej ustawy zatwierdzenie planów cmentarzy wojennych oraz sprawy dotyczące ogólnego zarządu cmentarzy wojennych, a w szczególności sprawy związane z ewidencją, remontami i utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz sprawy związane z uregulowaniem własności gruntów zajętych pod cmentarze wojenne należą do zakresu działania wojewody. Ponadto zawiadamiam, iż na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Rabka-Zdrój w Państwa Wydziale pod znakiem WD-2.525.4.2022 prowadzone jest analogiczne postępowanie dotyczące przedmiotowego cmentarza. W związku z powyższym w załączeniu przekazuję według właściwości i przedmiotowości wniosek pani Kazimiery, przewodniczącej Koła Prawa i Sprawiedliwości w Rabce-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2022 roku. To mamy tak. I teraz mamy pismo dotyczące przeglądu dobrych praktyk w konsultacjach publicznych. Minister Rozwoju i Technologii. Szanowni Państwo, chciałbym poinformować, że w Ministerstwie Rozwoju i Technologii rozpoczęliśmy pracę nad przeglądem istniejących w Polsce dobrych praktyk konsultacyjnych. Konsultacje publiczne są prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Ministrów, regulamin pracy Rady Ministrów. Zalecenia i objaśnienia dotyczące konsultacji publicznych znajdują się w wytycznych do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego przyjętych przez Radę Ministrów 5 maja 2015 roku. Konsultacje publiczne nie są tożsame z badaniami opinii czy działalnością lobbyingową i wykraczają poza pojęcie zasięgania opinii. Mają w procesie stanowienia prawa kluczowe znaczenie, wpływając na jakość przepisów, dlatego też wymagają naszej uwagi i ciągłej poprawy. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podzielenie się z nami Państwa doświadczeniem płynącym z udziału w konsultacjach publicznych. Zależy nam na otrzymaniu informacji o praktykach, z którymi spotkali się Państwo jako interesariusze i które uznają Państwo za wartościowe na tyle, by je promować. Chcielibyśmy poznać dobre praktyki dotyczące zwłaszcza sposobu przygotowania do konsultacji publicznych, sposobu informowania o konsultacjach publicznych, ram czasowych konsultacji publicznych, metod konsultacji publicznych, sposobu przekazywania informacji zwrotnych, innych godnych poleceń działań podjętych w związku z konsultacjami publicznymi. Aby ułatwić Państwu analizę konsultacji publicznych, przygotowaliśmy formularz w załączniku zawierający wyjaśnienia i przykładowe działania pozwalające zidentyfikować najlepsze praktyki w tym zakresie. Mogą Państwo przesłać więcej niż jedno zgłoszenie. Jeden formularz powinien dotyczyć jednego projektu aktu prawnego. Można wypełnić tylko te punkty, które w Państwa ocenie zasługują na wyróżnienie. Z uwagi na fakt, że dokonujemy przeglądu po raz pierwszy, prosimy odwołać się do Państwa doświadczenia z ostatnich 4 lat. Analizując Państwa zgłoszenia, będziemy zwracać szczególną uwagę na praktyki, które w najwyższym stopniu realizują 7 zasad konsultacji: dobrej wiary, powszechności, przejrzystości, responsywności, koordynacji, przewidywalności i poszanowania interesu ogólnego, które opisano dokładniej we wspomnianych wcześniej wytycznych. Docelowo chcielibyśmy także takie przeglądy prowadzić cyklicznie. Na podstawie Państwa zgłoszeń wybrane najlepsze praktyki będziemy publikować na stronie internetowej. Promocja dobrych praktyk pozwoli na podniesienie świadomości wśród projektodawców na temat konsultacji oraz będzie prowadziła do poprawy jakości samego procesu. Z podobną prośbą zwracam się do resortów. Nie ukrywam jednak, że Państwa zdanie jest dla nas w tej sprawie wyjątkowo ważne. Prosimy o przesłanie Państwa opinii do 20 września na adres mailowy tutaj w piśmie. W razie potrzeby kontaktu mogą zwrócić się Państwo do pracowników zespołu do spraw lepszych regulacji z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych.
To jest i kolejne pismo. Apel o poparcie stanowiska Związku Gminy Śląska-Opolskiego. I to jest panie i panowie prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, panie i panowie radni, rady miejskich i rad gmin. W załączeniu przesyłam stanowisko Związku Gmin Śląska-Opolskiego wobec ogromnych cen za energię elektryczną dla miast, gmin i instytucji komunalnych, które zostały w ofertach przetargowych zaproponowane przez państwowe koncerny energetyczne, które jednomyślnie w głosowaniu jawnym imienną uchwałą zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2020 roku i tutaj numer 14/59/2022. W załączonym stanowisku w Związku Gmin Śląska-Opolskiego czytamy: w naszym środowisku samorządów gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w województwie opolskim, podobnie jak w miastach i gminach w innych częściach kraju, narasta oburzenie wobec ogromnych cen za energię elektryczną rok 2023 dla miast, gmin i instytucji komunalnych, które zostały w ofertach przetargowych zaproponowane przez państwowe koncerny energetyczne. Stwierdzamy, że w ubiegłorocznym postępowaniu przetargowym 10 Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska-Opolskiego zwyciężyła oferta brutto 508,11 zł za megawattogodzinę w roku bieżącym, a w drugim już postępowaniu przetargowym naszej 11 Grupy Zakupowej, który również musiał zostać już unieważniony, najtańszą ofertą była kwota brutto 2275,50 zł za megawattogodzinę. Obecnie trwa trzecie postępowanie przetargowe naszej grupy zakupowej. Skutki ogromnych cen za energię elektryczną na rok 2023 oferowanych w przetargu przez państwowe koncerny będą ciosem w działalność samorządów gminnych i ciosem w budżety domowe i mieszkańców gmin z uwagi na wzrost innych cen usług komunalnych. Związek Gmin Śląska-Opolskiego wnioskuje do rządzących i do opozycji o zgodne i szybkie działanie ustawodawcze dla powstrzymania państwowych koncernów energetycznych przed nakręcaniem gigantycznego wzrostu cen energii elektrycznej oferowanych w przetargach dla samorządu na rok 2023 poprzez stosowanie drastycznie wysokich marż. Apelujemy o poparcie naszego stanowiska w listach prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz uchwałach rad miejskich i rad gmin. Ponieważ ogromne ceny dla samorządów są problemem dla wszystkich gmin w kraju, nasze stanowisko zostanie przedstawione na wspólnym posiedzeniu trzech komisji Senatu RP, Ustawodawczej, Budżetowej i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Warszawie w dniu 5 września 2022 roku. Nadrzędnym celem naszej kampanii mogło być sformułowanie inicjatywy ustawodawczej dla powstrzymania państwowych koncernów energetycznych przed nakręcaniem gigantycznego wzrostu na rok 2023 cen energii elektrycznej oferowanych dla samorządów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorców i z poważaniem prezes Związku Gmin Śląska-Opolskiego. I tutaj jest w załączeniu uchwała zgromadzenia. To też bardzo... No dotyczy tak wszystkich. I tutaj jeszcze jest też pismo z tym, że adresowane do burmistrza Rabki-Zdroju. Dotyczy pisma z dnia 26 sierpnia 2020 roku, znak EAO.7114.3.2022. I ze względu, że to jest do pana burmistrza, do zapoznania się pismo w biurze rady. To tyle, jeżeli chodzi o pisma, które dotarły. Punkt 5. Interpelacje i zapytania radnych. Zacznę może tak. Pan Rafał. To poproszę. Kilka takich niedużych. Dobrze. Proszę. Zwracam się z zapytaniem, kiedy będzie realizowana droga boczna ulicy Poniatowskiego od numeru 70, którą już wielokrotnie zgłaszałem. Ulica ta ma kilkadziesiąt metrów długości, więc nie jest duża inwestycja. Potem jeszcze tutaj mieszkańcy willi Leśniczanka proszą o pilną wymianę drzwi wejściowych w związku ze zbliżającą się zimą i wysokimi kosztami energią. To samo dotyczy budynku Bagatela i tutaj
poprzednio pisałem o tym budynku Bagatela, o wymianie drzwi i dostałem taką odpowiedź trochę no nieładną, tego typu, że mieszkańcy niektórzy nie płacą i nie będzie tam robione, no ale większość mieszkańców płaci i powinno się nad tym miasto pochylić. Jeszcze jak już jestem przy tych willach, to zgłaszam wnioski mieszkańców tych willi, jak są jakieś pilne potrzeby, a z tego co mi wiadomo, pan kierownik powiedział im, żeby radnych brać za, nie powiem za co, a radnych nie mają brać za co, bo radni zgłaszają wnioski, więc takich, jeśli to prawda, to nie życzę sobie takich uwag po prostu, bo mi to mieszkańcy powiedzieli. To jest jedno. Frak to by było dobrze. I zwracam się z pytaniem, kiedy będzie naprawiona jezdnia na łączniku ulicy Gorczeńskiej i Wójtowiczowej. Na wiosnę zgłaszałem, jak zgłaszałem te usterki, to usłyszałem, że będzie robiona nawierzchnia, a do tej pory nie zostało wykonane. I ludzie, pani burmistrz, mają do mnie problem, bo większość dróg została połatanych na Rabce. Jak zostało, to zostało. Ale ta droga nie została załatana, bo miała być robiona, miała być poprawiona, ale do tej pory to nie zostało wykonane. Jeśli chodzi o to łatanie, to firmy niektóre powinny brać przykład z tej firmy, która tutaj, to co prawda przez 2 miesiące była usterka, ale tak załatali go kina idealnie. Zewnętrzna firma potrafi, no to te, które robią u nas, też powinny się nauczyć takich praktyk. I jeszcze mam takich już napisanych do pana burmistrza. Czy mały mostek zbudowany na ulicy do Pociesznej Wodzie, była ta inwestycja duża, prawda? Przy tym dużym mostku, czy on jest za pieniądze gminne, czy to ktoś prywatnie sobie zapłacił, żeby tam dobudować ten mostek? No bo on tak jest razem z tym mostkiem. Jak się przejeżdża przez duży most, to wcześniej masz most tak do Jarosza. No nie będę mówił. Nowy most. Tam jest dział, no tam jest. Tak, tak. Czy to jest. Czy ten mostek po prostu jest. Czy ktoś sobie zapłacił za to dodatkowo, czy to był jako jeden cały projekt? No. No ale to wie pani, to było robione przy tym dużym moście. I kto za to zapłacił? O to mi chodzi. Nieważne tylko, nieważne kto ma, tylko czy to było za koszt. Jeszcze jedno dotyczące, co my ostatnio rozmawialiśmy o tej Maciejowej. Wnoszę o poinformowanie mnie na piśmie, od kiedy gmina wiedziała już o planowanej inwestycji w sąsiedztwie schroniska na Maciejowej. Jakie były odpowiedzi ze strony urzędu oraz proszę wskazać mi na piśmie, z której drogi dojazdowej inwestor zamierza korzystać na Maciejowej, co będzie budował. Jeszcze jedno, zwracam się z zapytaniem, bo kiedyś parę sesji temu była taka dyskusja, że uregulowane drogi, nieuregulowane są robione, uregulowane są robione, no to właśnie chciałem zapytać, ile dróg w obecnej kadencji zostało uregulowanych, stan prawny tych dróg i oraz ile dróg wewnętrznych nie mających prawa własności zostało wyremontowanych w obecnej kadencji. Proszę o dokładną odpowiedź z nazwą tych ulic lub osiedli, jeśli to było w sołectwach. No i to wszystko. No, dziękuję. Pani Małgorzata? Pytam się zapytaniem, czy będą zakładane ekrany na budynku OSP nowo budowanym, ponieważ takie zapewnienia były od pana burmistrza, tylko chciałam zapytać, czy będzie to i kiedy. Drugi wniosek, na jakim etapie są prace związane z budowaniem wiaty rekreacyjnej, bo kiedyś były rozmowy i podobno te wiaty była już projektowana. Wiata tam na końcu wsi, miało tam być taka wiata, no daszek zrobiony i jakieś tam ławeczki. Czy to jest w ogóle procedowane? Na jakim to jest etapie? I trzeci wniosek, kiedyś to już podnosiłam w związku z sytuacją. Proszę? Tam gdzie gdzieś my się mieli spotkanie nam w zimie. No dla turystów, dla wszystkich. Szlaku tam nie ma. Nie. No, tam był, tylko że jest zakwestionowany przez prywatną osobę. Tak, o to chodzi, bo na polanie. Nie ma wiaty. Tak, tam. Tam na końcu, bo to jest taki teren rekreacyjny. No, tam są te kuligi, tam są te ogniska. W Wilecie też tam rowerzystów dużo jeździ, nie? Takich.
I jeszcze jeden wniosek, kiedyś tu już podnosiłam na komisji, chodzi o rozpatrzenie możliwości wyłączenia oświetleń nocnych w całej gminie bądź w sołectwach w związku z obecną sytuacją ekonomiczną i cenami energii. Czy nie rozważyć takiej możliwości i przymierzyć się do tego? I tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo pani Józefa. Zwracam się z zapytaniem, na jakim etapie jest przejęcie drogi na przejeździe kolejowym do pensjonatu Promienna i domów za torem. Mieszkańcy, którzy posiadają domy za torem, są zaniepokojeni informacją. Jeden z pracowników, który pracuje na kolei, przyniósł taką wiadomość, że kolej znowu ma zamknąć przejazdy. Bardzo proszę o informację. I drugie zapytanie, na jakim etapie jest regulowanie drogi na osiedlu Gackówka i jaki jest termin zakończenia postępowania? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Jacek? Ja taka drobna sprawa, bo zwracam się z prośbą o takie zainstalowanie dodatkowego kosza na parkingu przy kościele u nas, bo stało się to takim miejscem teraz, jak ci kierowcy omijają Zakopiankę, że tam mają miejsce postojne i te śmieci troszkę zostawiają i taki to jest troszkę nieestetyczne tam w tym rejonie. Dziękuję bardzo. Po kolei, tak? Ja mam takie zapytanie. Mamy dokumentację na drogę w górnym odcinku osiedla Traczykówkę. Czy będzie to realizowane? Dziękuję. Dziękuję. Pani Katarzyna? Na jakim etapie jest inwestycja na ulicy Bystrej? Tam miała być budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej. Jakie są terminy na zakończenie kompleksowej inwestycji na tej ulicy? I drugie pytanie mam o rynek. W jakim terminie zostanie wykonana rewitalizacja rynku? Co mamy gotowe na ten moment? Czy jakie mamy dokumenty, uzgodnienia? I do kiedy mamy rozliczyć tę inwestycję? Dziękuję bardzo. Pan Paweł? Dotyczy tarasu widokowego na Maciejowej. Burmistrz odpisał mi tutaj, że jest potrzebna zgoda mieszkańców. Zgoda mieszkańców była od początku, dotyczy tylko środków na to, gdyby w budżecie można było znaleźć na projekt, na wykonanie tego projektu. Nie jest to inwestycja duża, a w ostatnim czasie, w ostatnich latach dużo takich inwestycji powstaje w okolicy, więc uważam, że w Rabce też powinno być takiego. Ja rozumiem, że jest Polczakówka, tylko że Polczakówka nie jest na szlaku, który jest bardzo często oblegany i dużo turystów tam chodzi, a Maciejowa niestety jest jednym z głównych szlaków, który przebiega przez Rabkę. Jest to główny szlak Beskidzki o długości 500 kilometrów, więc naprawdę tam jest duży ruch. To dotyczy Maciejowej i tutaj jest tak, kiedy zostanie wprowadzona do budżetu droga ulica Poniatowskiego, czyli ta górna część, która ma być remontowana. Jak wiadomo, środki pozyskano z Polskiego Ładu i stąd moje pytanie, czy to zostanie i kiedy zostanie wprowadzone do budżetu. I oświetlenie. To już od praktycznie początku tego roku dopominam się o oświetlenie przy basenie dwóch lamp solarnych, gdyby tam można było zamontować. I jedna lampa dotyczy ulicy Wójciakowa, to jest szlak, który prowadzi na Maciejową też. Tam jest słup, jest wszystko, po prostu tylko montaż lampy. Wiem, że do tego też jest potrzebny projekt. Też pisałem odnośnie oświetlenia do roli do Gila. Z tego co wiem, to jest droga gminna. Tam ma być robiona kanalizacja, ma być robiona droga utwardzona za pomocą tych płyt, które zostały z ulicy Tymajara ściągnięte. Czy jest jakiś projekt robiony? To dotyczy oświetlenia i jeszcze jedno zapytanie, czy na obecną chwilę został rozstrzygnięty nabór wniosków dotyczący dofinansowania przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 3 na ulicy Poniatowskiego. Dziękuję. Dziękuję. Pani Aleksandra.
Ja zostałam poproszona przez kolegę Kwatryjana, który jest dzisiaj nieobecny, o odczytanie interpelacji do pana burmistrza Rabki Zdrój Leszka Świdra. Na podstawie paragrafu 44 ust. 1 statutu gminy Rabka Zdrój składam za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miejskiej następującą interpelację do pana burmistrza Rabki Zdroju. Szanowny panie burmistrzu, od kilku już dni trwa nowy rok szkolny. Podległe panu placówki oświatowe przystąpiły do realizacji swoich ustawowych zadań. Organ prowadzący ma obowiązek zapewnienia założonej placówce odpowiednich warunków działalności, w tym warunków materialno-organizacyjnych. Jednym z najważniejszych zadań jednostki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego szkołę jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce. W związku z powyższym chcę zadać panu burmistrzowi kilka pytań. Pierwsze. Dlaczego został unieważniony przetarg na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce Zdroju ogłoszony w dniu 27 września 2021, podczas gdy w tym samym czasie zostały zrealizowane inne place zabaw za większe pieniądze niż przeznaczono na inwestycje w Szkole nr 1? 2. Czy ponowiono próbę ogłoszenia przetargu na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce Zdroju? 3. Czy pan burmistrz uważa, że to coś, co zostało ustawione na terenie Zieleńca przy Szkole Podstawowej nr 1, będzie w sposób właściwy i w pełni bezpieczny służyło do organizacji zajęć z dziećmi? 4. Czy ustawione elementy spełniają wymogi bezpiecznego użytkowania i czy posiadają stosowne atesty, które są bezwzględnie wymagane dla tego typu urządzeń? Stawiając powyższe pytania, chciałbym zwrócić uwagę na fakt składania przy różnych okazjach deklaracji o podjęciu realizacji tej inwestycji niezbędnej dla funkcjonowania w placówce grup przedszkolnych. To, co zostało postawione jako plac zabaw, jest raczej kpiną niż poważnym podejściem do obowiązków, jakie ciążą na organie prowadzącym szkołę. Podpisane Jan Kwatyra. Tu mam zdjęcia, chciałam pokazać. To jest plac zabaw w Rawce. Termin realizacji 16 lipca 2021. Koszt ponad 400 tysięcy złotych. Żeby wszyscy zobaczyli. A to jest to coś, co ja się nazwał coś. To jest to coś w przedszkole numer 1. Czyli to coś, to było przy przedszkolu numer 2 i zostało na chwilę przewiezione. Myślę, że tam było więcej urządzeń w przedszkolu numer 2. Ale to on pyta konkretnie, pani burmistrz, ja nie pytam, co to jest i skąd, tylko on pyta o to coś. I tutaj są punkty, które on prosi, żeby się do tego ustosunkować, czyli czy to jest bezpieczne i czy spełnia wymogi i tak dalej. To jest jego interpelacja. Ja prosiłam, prosił mnie tylko o odczytanie, w związku z tym to robię. Jeżeli chodzi o moje zapytania, interpelacje, wszystkie te pytania, które dzisiaj tu zadałam, zarówno do pana burmistrza, jak do pani wiceburmistrz, napisałam na kartce, więc nie będę przedłużać. Wszyscy słyszeli. Przekazuję, dziękuję. Dobrze, pan Darek. Dziękuję uprzejmie. Pani burmistrz, jeszcze raz pytanie. W ślad za moimi pismami, już nie pamiętam, z którego były składane z dat, akurat na chwilę dzisiejszą, w sprawie tej bocznej potoleńskiej o montaż tej lampy i czy został projekt wykonany tej lampy. Chyba dalej, że ten w styczniu składałem, jak się nie mylę. I w sprawie odwodnienia tej drogi bocznej potoleńskiej, którą wymieniłem przy budżecie. Bo reakcjonując, jak się patrzy, dużo się na te sołectwa dba, teraz ostatnio w budżecie znalazło Ponice i Chabówka, także na Rabkę, tak jak kolega wcześniej powiedział, mało co idzie. Także chciałbym dostać odpowiedź na to pismo w sprawie co tej lampy, no bo tu termin już minął, jakby patrząc, 9 miesiąc idzie. Dziękuję. Pani Aleksandra, jeszcze prosiła? Tylko zapytać, ale nie ma pani skarbnik, bo tam w budżecie jest kwota 3000 z groszami na modernizację placu zabaw w Chabówce. 700? Czy 700? 3700. Tak, dziękuję. W związku z tym chciałabym zapytać znowu, dlaczego my tam cokolwiek robimy, jak to jest nowy plac, dawaliśmy już pieniądze na rozbudowę i znowu tam idzie ponad 3000 pieniążków na modernizację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. W związku z wyczerpaniem porządku obrad
54 sesji Rady Miejskiej w dniu 5 września 2022 roku zamykam sesję. Dziękuję Państwu bardzo za udział, za obrady i do zobaczenia.